Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Mam taką zasadę, że jak chcę coś w życiu zrobić, to proszę o poradę osoby, która już to zrobiła. Dzisiaj mm -hmm. mam wyjątkową okazję z tego powodu, że jesteś jedną z trzech tak, osób na świecie, które zrobiły dwa razy to, co ja chciałbym zrobić, co jest takim moim największym celem, więc bardzo się cieszę, że mogę z tobą dzisiaj porozmawiać. Pierwsze moje pytanie jest takie, co czułeś, jak zwiedziłeś wszystkie kraje na świecie, Pierwszy raz. Mhm. W ogóle dzięki za zaproszenie. Znamy się już od długiego czasu, e, także jest mi bardzo miło gościć u ciebie tutaj w programie. E, wiesz, ostatnim moim krajem była Gwinea Równikowa. Znaczy, wtedy, jak odwiedzałem je po raz pierwszy, w tych krajów jest w sumie 193, i, i do Gwinei Równikowej było bardzo ciężko dostać wizę. Próbowałem, wiesz, w kilku ambasadach w różnych krajach. E, w końcu mi się to jakoś udało. E, więc i po poleciałem tam, to znaczy, byłem parę dni, wyjechałem. Właściwie tak po prostu nie czułem jakiejś ogromnej radości, ani jakiegoś... uff, że jakiś ciężar mi spadł. To znaczy, ja po prostu uwielbiam podróżować i wiesz, i to jakby też nie czułem, że to jest koniec mojego podróżowania. No, to po prostu był jakiś tam etap, to znaczy jakaś taka, wiesz, jakiś kamień milowy na drodze, tak? To znaczy, więc, więc jakaś radość, trochę duma, bo bo wiesz, bo jednak tam było bardzo trudno dojechać i nawet mam taką anegdotę, nie wiem, czy chcesz usłyszeć. Tak, że wiesz, że ja sam sobie wysyłam pocztówki już od, od dawna um, i właściwie nie robię zdjęć w podróży, wysyłam sobie pocztówki i, i w tej gwinei równikowej akurat tak się złożyło, że jakoś się zagapiłem i nie zdążyłem kupić znaczków. Wiedziałem, ile kosztują te znaczki, już byłem na poczcie, ale właściwie nie wiem, co tam wtedy wypadło, nie kupiłem tych znaczków, więc miałem, miałem pocztówki, ale nie miałem znaczków. I wylatywałem w weekend, tam w niedzielę. I poprosiłem panią z, z Lufthansa, leciałem Lufthansą, i szefową, szefową jakby stacji, Niemkę, która tam pracuje. I, I pytam ją, jak już mnie wstrzekowali, czy ona mogła mi zrobić przysługę. I ona mówi: tak, tak, pewnie. Ja wtedy w ogóle miałem taką kartę Honsa, to znaczy no, najwyższy jakby poziom tej karty lojalnościowej dla Mo. I ona mówi, tak, tak, panie Moturi, oczywiście, a w czym mogę pomóc? No i mówię jej, o co chodzi. Ona oczywiście się zgodziła, dałem jej pieniądze, to znaczy powiedziała, że, że, że kupi te znaczki, I rzeczywiście przysłała mi tam, dostałem je po paru tygodniach, ale zapytała mnie, że właściwie ona pierwszy raz mnie widzi. To znaczy, czy, gdzie ja tutaj pracuję? Ja mówię, że ja nie pracuję. Ona mówi, tak, a to w jakim celu przyjechałeś? No, turystycznie. Jak dostałeś wizę? No, ja jej tłumaczyłem te wszystkie, wiesz, podchody, które robiłem, jak mi się to udało. I ona mówi, to wie pan, to pan jest niezły. Ja mówię, tak? Podobam się pani? Czy w jakim sensie? A on mówi, nie, bo ja, proszę sobie wyobrazić, że jak ona przyjeżdżała do objąć swoje stanowisko, czyli szefa Lufthansa, to znaczy to Lufthansa była wtedy jedną z dwóch linii europejskich, które przelatywały tam, tak? Więc to nie jest, że to w masie tam się ona tak. gdzieś zginęła. To wyobraź sobie, że ona sześć miesięcy czekała na wizę już, wiesz, wynajęła swoje mieszkanie, mieszkała w hotelu, miała polecieć w środę, w środę jej powiedzieli sorry, to znaczy nie załatwiliśmy wizy, pewnie polecisz w piątek. I w, i w piątek jej mówili, że pewnie w poniedziałek. I i tak się działo po prostu przez sześć miesięcy. Lufthansa nie była w stanie załatwić jej wizy do Gwinei Równikowej. No. Z takim wiecz... ważnym celem biznesowym i takim oczywistym, który jest potrzebny, a ty jako turysta. Tak, tak. Więc ona była w szoku, że ja to. Więc, więc miałem takie poczucie, można powiedzieć, dumy, że zwłaszcza po tym, co ona mi powiedziała. To znaczy, wiesz, no to w ogóle to do głowy mi nie przyszło, że jak to może być. No to znaczy. Wiesz, no i więc, więc tak, ale, ale tam poza tym to po prostu był kolejny kraj. tyle. No ale to odwiedzenie wszystkich krajów na świecie było dla ciebie takim celem od początku, czy to gdzieś tam wyszło w trakcie, jak już miałeś trochę nabitej. I... Tak, tak. To, to tutaj to nawet po, jestem w stanie podać konkretną datę. To znaczy, to było albo 31 grudnia 1999 roku, czyli ostatni dzień tego starego powiedzmy milenium. Albo 1 stycznia 2000. I ja co roku zwykle robiłem sobie takie podsumowanie roku, który minął i stawiałem sobie jakieś plany, jakieś cele na, na kolejny rok, tak? I, ale wtedy, ponieważ to było, no, takie milenium i coś tam, no to podsumowałem wszystkie 35 lat. No, miał być tak, to znaczy, zwłaszcza w informatyce, tak? Ja. Wszystko miało przestać działać. Ale... Yy, I zresztą żeśmy zarobili kupę kasy na tym, na tym strachu i tym generowaniu tam, powiedzmy, tego Y2K to się nazywało. I... I, I wtedy zrobiłem podsumowanie 35 lat życia. Nie, nie, nie roku ostatniego, tylko całego, powiedzmy. I jedną z rzeczy, które podsumowałem, wypisałem sobie kraje, w których byłem. I wiesz, i tak naprawdę byłem zdziwiony, że było ich tam 86 czy 7, coś takiego. I mówię, kurczę, a w ogóle ile jest tych krajów? I wiesz, i zrobiłem drugą listę. Ale wtedy jeszcze nawet tak dobrze nie definiowałem, co jest krajem, co nie. To znaczy jakieś tam terytoria zależne i coś tam. No wyszła mi lista kolejnych 140 chyba, 140 do odwiedzenia. I mówię sobie, hmm, no dobra. A wtedy planowałem, już wiedziałem, że chcę w 2013 przejść na wcześniejszą emeryturę. I mówię, aha, no to jest, mamy rok 00, plus 13, to jest 14 lat. No to muszę odwiedzać 10 krajów rocznie. Żeby, żeby osiągnąć ten cel przed przejściem na emeryturę wcześniejszą. Tak to sobie zdefiniowałem właśnie wtedy tego 1 stycznia, czy tam 31 grudnia. I później, już, wiesz, wybierałem destynację, jakby pod kątem tego, gdzie jeszcze nie byłem, w jakim kraju nie byłem, i starałem się jechać, wiesz, to znaczy, no, w, w powiedzmy długie weekendy, czy jakieś tam przerwy wakacyjne. Żeby, żeby w jak najmniejszą liczbę dni, to znaczy móc pojechać na przykład do kilku krajów, tak? Sąsiadujących ze sobą. Więc to już się stało tak bardziej systematyczne. Aczkolwiek też trochę chaotyczne, bo wiesz, bo pamiętam taką sytuację, to już wtedy pracowałem w Rumunii i mieliśmy biuro podróży w naszym biurze. My zajmowaliśmy całe piętro, jeden, jeden pokój był powiedzmy oddany w firmie, wiesz, wystawiające bilety bo po prostu dużo ludzie podróżowali służbowo, ale też prywatnie I, i pamiętam, że kiedyś zaskoczyłem, bo zmieniła się ekipa, jakaś tam dziewczyna się wymieniła w tej firmie i poszedłem i pierwszy raz ją widzę i mówię, słuchaj, wiesz co, to znajdź mi proszę bilet, muszę, mogę wylecieć najwcześniej tam w czwartek o 13, a muszę wrócić we wtorek tam o którejś, a on mówi, ale gdzie chcesz jechać? A właśnie, no właśnie, no to gdzie chcę jechać? No to albo do Peru, to znaczy, albo powiedzmy do Peru, albo do Bogoty, i potem powrót z, z Peru, albo odwrotnie, albo może do Malezji, czy tam gdzieś do, do Wietnamu. I ona po prostu patrzyła na mnie jak na wariata. To znaczy, wiesz, no po prostu wiesz, chcesz jechać, nie wiesz no, gdzie, to no, wiesz, znaczy, sobie. wiesz, to po co. Wiesz, i wróciła do mnie, pamiętam, i mówi: aha, no to mam do Malezji, ale wiesz, to kosztuje tyle. No i wiesz, i, i, z, tej, i z tych tych czterech dni, to ty właściwie półtora dnia będziesz w samolocie, nie? To znaczy ja mówię, dobra, no to a kiedy jest wylot, kiedy ten? To dobrze. A nam wiesz co? Bo mam jeszcze inną propozycję. Austrian, czyli Austriackie Linie Lotnicze kończą latać do Sydney i w ten weekend akurat to będzie ich ostatni lot i mają w związku z tym promocję i możesz lecieć do Sydney w podobnej cenie w klasie biznes. Ja mówię, okej, okay, no to do Sydney. Do Sydney? To znaczy na weekend? To znaczy, wiesz, no więc tak, tak poleciałem po prostu do Sydney. No. Chociaż już w Sydney wcześniej byłem, to znaczy to jakby nie, powiedzmy z punktu widzenia, wiesz, odwiedzania nowych krajów nie, nie bardzo mi to pomagało, ale, ale tak, miałem dosyć zimy i po prostu chciałem gdzieś gdzie jest trochę słońca, no. Bądro, tak sobie myślę, że odwiedziłeś wszystkie kraje dwa razy i takich osób, prawdopodobnie są trzy na świecie, tak? Chyba, że się coś zmieniło. Tak, tak. Z tego, co, 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 co wiem. Bo wiesz, są takie organizacje, które zrzeszają tych podróżników i od trzech różnych organizacji, zupełnie niezależnie, e, słyszę to samo. Więc, e, więc podobno jest tak. Tak, wielki w sensie... wyczyn, gratuluję. No ja dążę do tego, do tego pierwszego zwiedzenia całego świata. Jestem tam w jednej trzeciej, powiedzmy. E, no ale wiesz co, mam do ciebie takie pytanie. Mnie ostatnio interesuje temat testów osobowościowych mm -hmm. o, też jak się podróżuje mm -hmm. to się poznaje siebie jak się podróżuje samemu szczególnie to mm -hmm. się nowe klapki w głowie otwierają tak. czy do sobie robiłeś testy osobowościowe jakieś galupa czy inne poznałeś siebie tak od takiej strony tak. Wiesz co, ja robiłem takie testy. To znaczy, raz, to pamiętam pierwszy, to tylko nie wiem, jak on się nazywał. Myers, Squig, Briggs, Myers, coś tam, nie, nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale to było jeszcze, jak pracowałem w konsultingu. Po prostu, wiesz, gdzieś tam centrala zdecydowała, że to dobry pomysł i coś tam, żebyśmy się poznali nawzajem i w zespole, żeby lepiej współpracować. I wtedy to robiłem. I drugi raz, chyba. To z kolei mój znajomy, który prowadzi BNI, nie wiem, Grzegorz Turniak, to znaczy on, czy ktoś tam w tym BNI-u też jakby promował jakieś testy, coś tam i też powiedzmy z, wtedy mnie namówił do tego. Nie pamiętam jak ten test się nazywał, także robiłem, ale wiesz, ja powiem tak, że, że te testy dużo mi nie pomogły, bo wyda, wydaje mi się, znaczy wiesz, no to oczywiście inni może lepiej to ocenią, ale że ja dosyć dobrze siebie znam. To znaczy, wiesz, jakby nie, nie, nie miałem ja jakichś... W jakim kontekście pytam, bo mhm. pytam w takim kontekście, że ja po zrobieniu różnych testów i poznaniu siebie wiem, że jestem osobą, która jest nastawiona na zrealizowanie celu i bardziej mhm. interesuje mnie zrealizowanie celu niż sama ta droga, czyli mhm. tak jak ty, mhm. jestem w stanie polecieć do Sydney akurat jak latałem, no to przynajmniej dwa tygodnie, bo tam jetlag potem trwa drugie tyle, nie? Ale tak. jestem w stanie nawet poleżeć do tego Sydney, żeby być tam te dwa dni, ale żeby zaliczyć to na przykład jako ostatni kraj. Mm -hmm. A ktoś by tak, jak mówiłeś Pani w podróży, puknie się w głowę i powie, no ale jak, tyle pieniędzy, żeby pojechać? Tak, Więc tak. w tym kontekście pytam, czy Ty mm -hmm. wiesz, że jesteś taką osobą, która musi sobie te cele realizować? Czy bardziej w tych podróżach interesuje Cię ta, wiesz, ta droga, to, mm -hmm. to jeżdżenie, mm -hmm. poznawanie? Wiesz co? Powiem tak paradoksalnie, ja, ja w ogóle, tak jak mówiłem o sobie, że się znam, ja wiem, że jestem też pełen sprzeczności. To znaczy, wiesz, jestem i minimalistą, i maksymalistą jednocześnie. To znaczy w pewnych rzeczach minimalistą, w pewnych rzeczach maksymalistą, tak. I, i, <laughs> i jakoś nie mam kłopotu z tym, żeby to jakoś połączyć w głowie, że to może być i tak, i tak, tak. Powiedzmy, i, i nie jest się po prostu jednowymiarowym we wszystkim. Natomiast, wiesz, same te podróże to. Mimo, że postawiłem sobie taki cel, to tak naprawdę ja ten cel po prostu wiem, że go osiągnę. Jakby się na nim nie skupiam, to znaczy, i cieszę się właśnie tą drogą. To znaczy, i wiesz, i drogą dosłownie, bo ja podróżuję moim ulubionym sposobem podróżowania. Wiesz, jest i może wiesz, jak będziesz miał ochotę i czas i coś, to znaczy, wiesz, na przykład, szykuję taki wyjazd z Polski do Kenii samochodem. Wiesz, to znaczy, no to po drodze większość krajów, czy połowę krajów afrykańskich byś miał okazję odwiedzić. Okay. Tak. I wiesz, i więc, więc, ale ja zwykle podróżuję autobusami, autobusami, minibusami, czasami na, na, na takie taka taksówka, powiedz motor czy coś. I wiesz, i po prostu, i to jest to, co mnie cieszy to wiesz, ja, ja tak się śmieję czasami, jak, jak opowiadam, że wiesz, tak jak ryba dobrze się czuje w wodzie i ptak w powietrzu, to ja po prostu w podróży, w drodze, to, to jest te, to, to, gdzie ja się czuję po prostu najbardziej jakby na miejscu, tak. Więc, więc a, te, a te cele powiedzmy, wiem, że są, będą zrealizowane, tak, to znaczy w efekcie, jakby wiesz, w efekcie tych, tego podróżowania, realizacji tej pasji i podobnie zresztą miałem, wiesz, z innymi rzeczami, to znaczy czuję, że Jestem dosyć skuteczny, powiedzmy powyżej, średniej ludzkiej, skuteczny w realizacji dużych celów, które są, wiesz, daleko, gdzieś za horyzontem w ogóle ich nie widać. To znaczy, wiesz, to, to ja mam taką zdolność jakby widzenia tych celów gdzieś tam daleko, i, i, i przekonania, że wiem, którą drogą tam dojść i że, I że dojdę, będą zrealizowane, że będą zrealizowane, tak. To znaczy, wiesz, to, 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 to jest po prostu taka, jakby była moja cecha charakteru, chociaż nie wiem, jak to tam wyszło z tych Brixów czy Majersów czy tam innych. E... Tak, ja, wiesz co, też w takim kontekście pytam dodatkowo, bo usłyszałem kiedyś takie zdanie, że ludzie, którzy są w stanie zrealizować jakiś taki duży cel, nie cieszą się z jego osiągnięcia. Tu przykład Sydney. Eee, hmm. Ja bardzo lubię plaże, Freshwater Beach, domy hmm. na klifach, które są. Zresztą tam przy każdej plaży są praktycznie te klify i te domy. One okay. są bardzo drogie. No i ja, gdybym kupił taki dom za tam kilkanaście milionów dolarów powiedzmy, to wyszedłbym na ten balkon, nalał sobie, wiesz, wody, czy koli, czy czegoś, i, i jakby stanąłbym powiedział no okej, okay, fajnie, tak? Mm. Ale już bym szukał czegoś nowego, następnego. A są mm. ludzie, którzy już by chcieli w tym domu zostać już tam być, cieszyć mm -hmm. się nim. Mm -hmm. Więc to też jest tak, że każdy ma jakieś inne, Motematory. inne predyspozycje, tak. tak. No i. E, i wiesz, no i jednych cieszy droga, innych cieszy odhaczenie tych krajów. Ja jestem na przykład z tych, którzy cieszy to odhaczenie, tak? Że mm -hmm. po prostu mam, mam nabite. No ale teraz zmieniając temat, ciekawy jestem, jakie masz najciekawsze wspomnienia z tych podróży, no bo byłeś dwa razy we wszystkich krajach. Tak. Ja po, tych, po tej liście, na której już byłem, już mam różne ciekawe wspomnienia. Nawet mm -hmm. nie wyobrażam sobie, co można, wiesz, zobaczyć, widzieć dwa razy. Więc czy tak. mógłbyś nam powiedzieć kilka historii, właśnie wiesz, z to, to w ogóle. I to powiedzmy tak, hmm, wiesz, bo, bo ludzie mnie pytają, czy tam jest fajnie, gdzieś. To znaczy, wiesz, i, i ja w ogóle myślę, że to nie jest kwestia, czy tam gdzieś jest fajnie, tylko czy tu masz fajnie, czy w oczach masz fajnie. To znaczy, bo wszędzie można coś dostrzec, wiesz, wartościowego, ciekawego, powiedzmy inspirującego, nie wiem, no, kwestionującego Twoje założenia. To znaczy. Wiesz, więc takich, takich, takich przygód to znaczy, no mam mnóstwo. Wiesz, ciężko mi nawet teraz jakoś wybrać, ale powiedzmy wiesz, no to powiem z ostatnie, które tam powiedzmy duże wrażenie, to wiesz, w styczniu, a właściwie w grudniu już, pojechałem do Afryki na mistrzostwa Afryki w piłce nożnej. I one się zaczynały chyba, już teraz czy nie pamiętam, 13 stycznia, czy coś takiego, czy 15. Ale ja wyjechałem już w grudniu, bo nie poleciałem do Côte d'Ivoire, tylko poleciałem do Mauretanii, i później, powiedzmy, tam autobusami. No, czy akurat w Mauretanii mam kuzyna, który pracuje w liniach lotniczych, ale pojechałem potem autobusami, on nie mógł tego zrozumieć, bo on mógł mnie po prostu przewieźć za darmo do Abidżanu, A ja wolałem po prostu wsiąść w autobus i pojechać przez Senegal, Gambię do Giny Bisału. Potem miałem kłopot z wizą do Giny. Bo teraz się robi jakoś elektronicznie i coś tam nie zadziałało i po prostu zwlekali z tą wizą. Więc w ogóle wróciłem, bo chciałem objechać to, to, to Gini, Gwine, więc wróciłem do Senegalu, wjechałem do, do Mali i Burkina Faso, i tam 10 kilometrów przed granicą z, z Côte d'Ivoire, zatrzymali mnie coś goście, to znaczy w cywilu, ale z bardzo długimi giwerami. to znaczy ich było ośmiu. To znaczy pytali mnie, co ja tu robię, i dokumenty itd. i tak dalej. Ja pytałem ich, kim oni są, żeby wiesz, zrozumieć to znaczy, kim oni są, ale oni powiedzieli, że się dowiem później. Z niewiele dyskutowałem, no, po prostu pokazałem, co trzeba. Nie chcę wchodzić jakby we wszystkie szczegóły, ale w końcu z powodu tego, że oni nie rozumieli o co chodzi, to znaczy wiesz, to zatrzymali mnie na cztery dni. Cztery dni mnie przewozili, jakby powiedzmy, tam z jednostki do jednostki, coraz bliżej, aż w końcu do stolicy. Nie tłumacząc mi, kim oni są, ja wiesz, powiedzmy, początkowo myślałem, że zostałem porwany. Po, powiedziałem rodzinie, żeby wiedzieli ewentualnie, gdzie mnie szukać, wiesz, i, i po prostu potem odebrali mi telefon, nie mogłem dzwonić, to znaczy, wiesz, nie mogłem powiedzieć. Wkurzałem się maksymalnie, no bo. a jednocześnie byłem dosyć spokojny, ale no w każdym razie wiesz, no, czter, po czterech dniach dopiero mnie wypuścili i po trzech. To po trzech i pół dniach dopiero mogłem zadzwonić do rodziny i powiedzieć, że w ogóle żyję, tak? Więc, więc no taka dosyć duża przygoda. Wiesz, też mnie dużo nauczyło. Zresztą potem przyjechałem tutaj do Polski, wiesz, w msz cie też miałem spotkanie, opowiadałem, jakby o tych doświadczeniach, i tak dalej. Bo wiesz, mi, po, pomimo tego wszystkiego, co słyszymy o MSZ-cie, o tym tam powiedzmy aferę z wizami i tak dalej, co jest skandaliczne, to MSZ działa. To znaczy, ja byłem w szoku. Po prostu, wiesz, ten dział konsularny, po prostu, wiesz, oni naprawdę angażują się w nocy, można do nich dzwonić. Oni odpisują w nocy na maile. To znaczy, w ogóle niesamowici są ludzie. I, I bardzo się zaangażowali, przejęli się, tak? To znaczy, mobilizowali tam no, różne osoby i tak dalej. Ale więc, więc to była, wiesz, no, taka przygoda, której nie miałem w ogóle nigdy w życiu. No i potem puścili mnie. No, i zdecydowałem, że jednak wrócę do Polski, no bo wiesz, no, rodzina po prostu była w rozpaczy, to znaczy, wiesz, wiele dni w ogóle nie wiedzieli, czy żyje i tak dalej. Nie chciałem po prostu pojechać do Côte d'Ivoire i dalej na mistrzostwa, tak. Ale po, po pięciu dniach wróciłem tam do Côte d'Ivoire. Już palciałem bezpośrednio i wiesz, i taka sytuacja, która naprawdę mnie wzruszyła. Côte d'Ivoire, znaczy, ci, którzy znają piłkę, może będą wiedzieli więcej, no, ale powiedzmy, to jest taki trochę powyżej przeciętnej, afrykańskiej kraj, oni już tam zdobyli dwa razy mistrzostwo, ale ostatnio im słabo szło, słabo rozpoczęli te mistrzostwa, przegrali jakiś tam mecz, z, na przykład z tą Gwineą Równikową, o której wspominałem, 4-0, więc, więc w ogóle z, wyrzucili trenera w trakcie mistrzostw, więc zastępca trenera objął funkcję i słuchajcie, i po prostu przepchnął ich jakby, w końcu zostali mistrzami. Ale ja widziałem mecz, będąc tam na miejscu, Wprawdzie nie na żywo, ale widziałem mecz Senegalu-Côte d'Ivoire w jednej ósmej finału i oni najpierw przegrywali. Aha, i oglądałem ten mecz w takim, można powiedzieć, fanzonie, w barze, takim otwartym, stoliki, piwo, strafa kibica, em, kibica, ale właśnie ona była szczególna, bo była jakby wyłożona chyba na stałe, niespecjalnie nie na to wydarzenie, ale po prostu piaskiem, takim jakby z, z plaży, więc taka trochę plażowa atmosfera i oglądamy ten mecz, oni oczywiście załamani, jak, jak stracili bramkę i widmo powiedzmy wyeliminowania z turnieju zajrzało im w oczy, ale jak wyrównali, to po prostu tam się zrobiła dyskoteka. To znaczy, bo Afrykańczycy jak kibicują, to nie krzyczą, nie śpiewają piosenek, jakichś przyśpiewek kibicowskich czy coś, tylko tańczą. To jest sposób na wyrażenie. Jakby, nie wiem, no, radości, zadowolenia, czegoś. Więc tam po prostu cała ta strefa kibica po prostu zaczęła tańczyć. To w ogóle, a jak wygrali ten mecz, to w ogóle to, to te tańce i ta radość i to po prostu wiesz, to, to jak ja to widziałem, do, patrzyłem dookoła, to po prostu aż łzy mi leciały. No. To znaczy, wiesz, takie wzruszenie, no nie wiem, jak to nazwać, no, takie zaskoczenie, taka. Wiesz, więc, więc tego typu sytuacji, to znaczy, wiesz, ja wiem, że może jak opowiadam, to nie brzmi to jakoś strasznie ekscytująco, ale, ale, ale to, to, to są właśnie takie momenty, które, których, wiesz, których czuję, że naprawdę jestem w podróży, widzę coś, co po prostu czego się zupełnie nie spodziewałem. Więc to, bo yy, ja tak chciałem taką kategorię właśnie od ciebie uzyskać widzę, że ona, ona jest taka, że. To nie są miejsca czy widoki, tylko no wspomniałeś, jak Cię poprosiłem o dwa jakieś wydarzenia, tak? to wspomniałeś o tych. Związanych z ludźmi, czy te negatywne, czy pozytywne, tak? Mhm, Więc to, to takie rzeczy się w sumie pamięta najbardziej, gdzie wywoływały się jakieś emocje, których na co dzień normalnie nie widzisz, no bo tak. jakieś mistrzostwa, duże wydarzenia sportowe to są rzeczy, które się dzieją raz na jakiś czas, tak. w danym okresie i tego, tych emocji się nie da zobaczyć gdzieś tam. I widzisz, na przykład, wiesz, mam znajomych, którzy bardzo dużo podróżują do egzotycznych krajów, żeby uprawiać sporty. Znaczy, wiesz, nurkują albo gdzieś tam chodzą po górach, albo coś, są tacy outdoorowi. I, I to jest ich główna motywacja. Wiesz, mam znajomego, który po prostu jeździ, bo kosztuje kuchni, wiesz, jest takim smakoszem. I po prostu, wiesz, jak jego byś zapytał, to znaczy, wiesz, w Peru, w Limie, gdzie tam pójść do restauracji, to on będzie pamiętał, wiesz, po, po, po dziesiątkach lat. To znaczy, będzie pamiętał, gdzie zjadł najlepsze ceviche albo coś tam wiesz, są ludzie, którzy podróżują, bo ich interesuje, powiedzmy, archeologia, historia, to znaczy, wiesz, chcą zobaczyć te wszystkie miejsca, które, powiedzmy, o których czytali gdzieś tam w podręcznikach historii, e, wiesz. A jak ludzie mnie pytają, po co podróżuję, to ja właśnie podróżuję po to, żeby spotykać ludzi, żeby rozmawiać, żeby, żeby, wiesz, żeby obserwować, żeby, żeby patrzeć, wiesz, i dostrzegać jakieś drobne czasami niuanse, różnice w podejściu do życia, w podejściu do siebie, do... Do swojej przyszłości, do swoich sąsiadów, wiesz, zawsze staram się zrozumieć. To znaczy, czy wiesz, czy, czy i, wo, i Worańczycy mają coś napięku z, z którymi z sąsiadów, czy się nabijają, tak jak my z Czechów. Wiesz. Albo na przykład dla mnie było fascynujące, jak, jak odkryłem, bo, bo wiesz, no ja powiedzmy, urodziłem się w Polsce, potem mieszkałem w Kenii, ale w Polsce byłem w czasach komunizmu, i, I wiesz, właściwie to do tej pory jeszcze to przetrwało, że, że się jedzie na Saksy do Niemiec, nie? Pracujesz tam coś, w szkole uczysz, albo nawet na uniwersytecie, a wiesz, a w wakacje zbierasz szparagi, czy tam truskawki, czy coś, nie? I jeździliśmy na Saksy. I wiesz, jak odkryłem, że ludzie z Burkina Faso jeżdżą na Saksy do Côte d'Ivoire, to to dla mnie było ogromnym odkryciem. To znaczy, wiesz, ja myślałem, że to jest nasze lokalne, jakieś, powiedzmy, nie wiem, innowacja, a to się okazuje, że to na całym świecie jest. To znaczy, wiesz, i to nic, nic specjalnie polskiego. No, po prostu zawsze się jedzie do bogatszego sąsiada, żeby, żeby więcej zarobić, żeby oszczędzić, żeby tam zrealizować jakieś swoje marzenia, powiedzmy, materialne. Więc, więc tak, więc to są tego typu drobnostki, które, które cieszy mnie, jak, jak powiedzmy w cudzysłowie odkrywam, jakby na, na własne potrzeby, tak? I... Okej. Okay. No też jest ważna sprawa, którą chcę poruszyć, dotycząca... Yy... Pieniędzy, ale o tym porozmawiamy może w kolejnym odcinku, który poświęcimy mhm. osobno wolności finansowej i nieruchomościom. No, ale mhm. tutaj o jedną rzecz chciałbym zapytać. Czy prościej było w kontekście finansowym i takim logistycznym zwiedzić te wszystkie kraje pierwszy raz? Mhm. Czy drugi raz? No bo wiadomo, że siatka połączeń jest bardziej rozbudowana teraz. Z drugiej mhm. strony są, no, dzisiaj, teraz są dużo, dużo droższe bilety lotnicze. No, bilet do Australii teraz potrafi 20 tysięcy kosztować, tak? 15 mhm. tysięcy. Ja mhm. latałem za 4, za 5, mhm. albo no na przestrzeni paru lat. No ale z drugiej strony no, też pewnie ciężej było się dostać. Może te ambasady nie były tak porozwijane. Jaka jest mhm. Twoja perspektywa na to? Tak, tak. To wiesz, to, to jest ciekawe. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście wiesz, to znaczy, jest wiele krajów, do których w latach 90., na początku 2000 i wcześniej oczywiście też potrzebowaliśmy wizy jako Polacy. Teraz ta lista krajów, to znaczy, do których potrzebna jest wiza, żeby wjechać, się kurczy. Polska w ogóle ma super mocny paszport. Nie? Tak, tak, to znaczy i, i rośnie no, w siłę, tak. To znaczy. Natomiast wizy stały się dużo droższe. Kiedyś standardem było, że wiza do jakiegoś tam kraju w Afryce kosztowała, nie wiem, 10, 12 dolarów czy coś, wiesz, no teraz potrafi kosztować 200 euro, nie wiesz, więc to... W... Natomiast jeżeli chodzi o, o wiesz, o hotele, to, to, wiesz, ja pamiętam, że w latach 80., jak po raz pierwszy, wiesz, na przykład jechałem do Londynu, to w Londynie jest kilka takich dzielnic, gdzie jest po prostu dużo hoteli takich, powiedzmy, no Budżetowych, to może źle powiedziane, ale takich powiedzmy o no średniej kategorii budżetowych. I wiesz, i wtedy pamiętam, że wydawałem, wiesz, 15 funtów za hotel i to było strasznie drogo. Teraz w hostelu, powiedzmy, za mniej niż 50 funtów jest ciężko znaleźć miejsce. Więc hotele bardzo podrożały. Natomiast bilety lotnicze. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo wiesz, bo dzisiaj do Kenii możesz polecieć za jakieś 700 dolarów, mniej więcej 800. W latach 80. była ta sama cena w dolarach. Oczywiście, że wtedy dolar miał większą wartość i tak dalej. Ludzie w ogóle zarabiali w Polsce 20 dolarów, tak? to znaczy po tym czarnorynkowym kursie. Natomiast w dolarach ta cena była bardzo podobna, więc ja ogólnie. Ogólnie jeżeli chodzi o finanse w podróżach to jestem strasznym sknerą jeśli chodzi o hotele. Hotel dla mnie po prostu to jest tylko jedno kryterium. Im tańszy, tym lepszy. Chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że tam, wiesz, może być brudno, może być coś tam, to znaczy, ale to w ogóle dla mnie nie ma znaczenia. Ważne jest, w ogóle nigdy nie szukam, nigdy nie rezerwuję wcześniej, nie bukuję, to znaczy szukam na miejscu. Jak sprawdzasz jakieś opinie zanim wejdziesz? Czy nie, nie, nie. nie. I... W ogóle, wiesz, najczęściej to jest tak, że ja po prostu, po, ponieważ ja jeżdżę właśnie najczęściej właśnie tak przez kontynenty transkontynentalnie, to wiesz, to ja najczęściej rano w ogóle nie wiem, gdzie ja będę nocował, gdzie ja w ogóle dojadę. Wiesz, to, to nie jest oczywiste, zwłaszcza w Afryce. Wiesz, drogi, patrzysz na mapę, niby to jest blisko, ale wiesz, droga jest słaba albo coś tam, albo autobus się popsuje albo coś. To znaczy, wiesz, to, to jest bardzo nieprzewidywalne. I ja dlatego też nie bukuję, bo ja nie chcę potem wieczorem w nocy szukać tego hotelu, w który zapłaciłem już. Po prostu, wiesz, szukam hotelu najbliżej dworca autobusowego. To znaczy, żeby po to prostu... zawsze są miejsca, które są oznaczone jako noclegi, czy czasami zdarzało ci się zapłacić komuś, żeby cię przenocował gdzieś? Bardzo często. To znaczy, wiesz, że I nawet nie zapłacić, bo ludzie nawet nie oczekiwali zapłaty. To znaczy, czasami tak, czasami nie, no to różnie, ale, ale w wielu miejscach nocowałem w ogóle, po prostu tak. No. I więc jestem strasznym sknerą, jeśli chodzi o, o hotele. I nie chcę bukować wcześniej, bo ja nie chcę potem szukać tego. Ja chcę po prostu znaleźć najprostszy, najbliższy, a nie szukać tego, który ja gdzieś tam, wiesz, a nie wiem, gdzie ten autobus mnie dowiezie, do której części miasta i co tam wiesz. I zawsze jest tak, że na, na stacjach autobusowych, czy kolejowych, czy lotniskach, i to wiesz, na całym świecie to tak? akurat jest y, nawet w Szwecji, może za wyjątkiem Singapuru, ale zawsze będą tam jakieś taksówkarze czy inni, którzy po prostu chcą cię wycyckać. To znaczy, wiesz, że zamiast zapłacić 5, zapłacisz 55. No to znaczy y, więc ja nawet nie chcę z nimi dyskutować, coś chcę znaleźć coś po prostu obok, przejść się i tyle, tak? I ale z kolei jeśli chodzi o bilety lotnicze, to to ponieważ uważam, że one nie podrożały, to wiesz, to, to uważam, że są tanie, powiedzmy, no, oczywiście to jest bardzo względne, tak, ale no nie, nie podrożały w moim oczach, w moim, powiedzmy, nastawieniu. Więc ja zwykle, jak wylatuję, to wylatuję, kupuję bilet w jedną stronę, bo nie wiem, kiedy wrócę, skąd dokładnie. E, I ja kupuję bilet na lotnisku. Po prostu przyjeżdżam na lotnisko i pytam, na przykład do Warszawy, jaka ja tutaj linia odlatuje. I kiedy jest najbliższy lot, i po prostu kupuję, więc wiesz, może mi się zdarzyć, że kupię po prostu w. Wiesz, tak jak wracałem z tej burki na Fasy, to znaczy, gdzie mnie zatrzymali te cztery dni, wiesz, jakby to, byłem wściekły, to po prostu, wiesz, ja chyba zapłaciłem za bilet w jedną stronę. Znaczy, w ogóle, córka mi kupiła w końcu ten bilet do, do Addis Abeby chyba zapłaciłem 1200 dolarów czy coś takiego. To znaczy, wiesz, no to normalnie to bym zapłacił, nie wiem, może tam powiedzmy jedną trzecią tego, tak? Czy jedną połowę. A, I to było tylko do Addis Sababy, To znaczy, a jeszcze z Addis -y potem musiałem kupić do, do Warszawy. Więc, ale, ale ja tutaj w ogóle nie czuję jakiegoś straty, coś. No nie mówię, że tam, i po prostu, wiesz, no nie kupuję w pierwszej klasie, tak? Czy w klasie biznes zwykle. A chociaż też mi się zdawało, zdarzało, ale wiesz, ale mam takie poczucie, że jak kupię bilet wcześniej, bo była lepsza okazja i coś, to potem jestem trochę, staję się trochę niewolnikiem tego biletu. Wiesz, muszę się martwić, żeby zdążyć, żeby coś tam, wiesz, no nie za wcześnie przyjechać, nie coś tam, a po prostu przyjadę na lotnisko i tyle, tak? I wtedy. Po prostu szukam, no co, jakie czyli, są opcje. Czyli jak podróżujesz, to podróżujesz głównie takim transportem powiedzmy lądowym, autobusami, głównie gdzieś tam, mm -hmm. ale, ale samoloty są dla ciebie takim miejscem, że już gdzieś dolotujesz, rozpoczynasz tą podróż i wtedy tak, zaczynasz tą tak. taką oszczędną przygodę, nie, tak, tak, Ale tak, już sam tak. samolot, dotarcie gdzieś, no to już tak, to jest jakby... inna historia. Tak, nie? tak. Ja zaczepiłem Cię kiedyś na konferencji nieruchomościowej, na której chwilę rozmawialiśmy i tak mnie trochę zainspirowałeś e, odpowiedzią. Chciałbym, żebyś ją jeszcze raz przytoczył, może podasz mi jakieś kilka innych miejsc. Mhm. Ja jestem fanem robienia podróży w taki sposób, że jadę na przykład lądem albo samolotem, ale właśnie w dwa tygodnie robimy ileś miejsc. Nie? Mhm. Mhm. Takim przykładem, żeby zobrazować to naszym widzom jest... E, Wypożyczenie czy posiadanie swojego samochodu, powiedzmy, w Warszawie i z Warszawy ruszamy do Litwy, Łotwy, Estonii i do Finlandii. I mm -hmm. Wtedy mamy cztery kraje. Mm -hmm. Dwa, trzy, trzy dni jesteśmy w stanie tak. przyjechać, zobaczyć tak. tam, zjeść w mm -hmm. każdej stolicy obiad i, mm -hmm. i wrócić. Nie? I mm -hmm. mamy cztery mm -hmm. kraje nabite. Tak? Mm -hmm. Zrobiliśmy ostatnio z, z moim przyjacielem taką wyprawę, że polecieliśmy do Kuala Lumpur, potem do Singapuru, Jakarty, Brunei, mm -hmm. Wietnam, Kambodża. Hongkong, właśnie Laos i, i, i Birma. Mm -hmm. e, nie, bo tam też było w którymś miejscu była właśnie Wiza po 200 dolarów. To mówiliśmy, mm -hmm. że tam nie polecimy, bo mm -hmm. nie, nie zdążymy mm -hmm. wyrobić. Mm -hmm. Tokio, Seul, e, Tajwan, Hongkong, więc mm -hmm. trochę żeśmy zrobili. Mm -hmm. Potem Oman, Czechy, Niemcy i, i gdzieś tam tego wyszło sporo. W Dwusku w dwa tygodnie. I też jestem mega szczęśliwy, bo już nie muszę z powrotem lecieć do Seulu, mm -hmm. już byłem, kosztowało mm -hmm. mi to z 200 czy 300 dolarów, a nie 10 tysięcy z Polski. No tak, tak. Więc to jest fajne, jak się jest gdzieś w jakimś na końcu świata, że można dolecieć za 100 czy 200 dolarów mm -hmm. i mieć to odhaczone w moim rozumieniu. Mm -hmm. Ty mi mówiłeś o Nikaragui, Panamie chyba. Tak. Czy można przyjechać autobusem, czy tak, możesz od tego zacząć opowiedzieć. Tak, potem? tak. To jest, to jest w ogóle, wiesz, właśnie ta Ameryka Środkowa, czyli to powiedzmy ten pasek, taki wąski, który łączy Meksyk z Ameryką Południową, jest bardzo wygodny właśnie pod tym kątem, tak? bo, bo te kraje nie są duże, wiesz, podróż z jednej stolicy do drugiej, to znaczy, czy tam jakieś miasta po drodze, no to tym jeszcze krócej, ale to zajmuje powiedzmy, no parę godzin do, do nie wiem, osiem no na, na maksimum chyba, z tego co pamiętam. I, i jest kilka firm autobusowych, które, które po prostu obsługują linię na trasie, na trasie Panama e, Guatemala, do stolicy Gwatemali i dalej do Meksyku. I, I to polega na tym, że wiesz, że możesz kupić jeden bilet i po prostu przejechać, jakby non-stop. Chociaż czyli w jednym miejscu, chociaż, jesteś na początku. Chociaż non-stop to też jest nie do końca prawda, bo wiesz, bo ten autobus. Ja byłem chyba w dwóch czy trzech różnych tych liniach, i one wszystkie jadą, na przykład, wiesz, z, z, Panam, z Panamy, ze stolicy, z Panama City do, do, do San Jose, Kostaryki, i potem dojeżdżają. I ci kierowcy nocują. I w ogóle na tej stacji są też takie hostele, jakby wiesz, pokoje, tak? Dosyć czyste, oni to codziennie sprzątają i tak dalej, niedrogie, więc wiesz, więc tak czy inaczej ten autobus najczęściej nocuje w tym i rano znowu jedzie dalej, tak? I ty możesz sobie zrobić przerwę, albo tylko na ten wieczór, i wiesz, wyjść na miasto, zobaczyć i coś, albo po prostu wiesz, pojechać następnym autobusem następnego dnia, czyli wiesz. I więc, więc tak naprawdę to znaczy, to jest, to jest super jakby wygodne jak dla, dla, dla takich podróżników, którzy chcą podróżować samemu, ale jeszcze nie mają doświadczenia i wiesz, i powiedzmy, mają jakieś obawy. No bo wiesz, no bo jak jedziesz tak zupełnie ciemno, w wiesz, oczywiście, że teraz są przewodniki, powiedzmy, jest internet i tak dalej, wiesz, to znaczy, można nawet zobaczyć, jak Twój hotel wygląda, tak? Na jakimś tam Google View, czy coś tam, Street View. Więc, więc ta, 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 ta dostępność informacji dzisiaj w porównaniu do tam lat 80., -tych, 90., -tych, to w ogóle jest gigantyczna, tak? Wiesz, nie? nie wiem, czy ci mówiłem, kiedyś pojechaliśmy, taka pierwsza duża podróż, to, którą, wiesz, odbyłem, to było w 89 roku. Pojechaliśmy landrowerem z Polski do Kenii. I wiesz, no to wtedy to jedyna rzecz, którą mieliśmy, to były dwie mapy Myślena, które kupiliśmy. Afryka Północna i Afryka Południowa, to znaczy, wiesz, no tamte kraje, powiedzmy, nie, nie, nie kraj Afryka Południowa, tylko południowa część Afryki. I wiesz, i to były po prostu jedyne informacje, które mieliśmy i tak naprawdę po drodze spotkaliśmy jakiegoś Niemca chyba, czy, czy Francuza, już nie pamiętam, który miał jedno z pierwszych wydań Lonely Planet. Bo to powiedzmy tam Lonely Planet I w ogóle wyszło jakieś 8 lat wcześniej, czy ileś tam, w 81 chyba, czy od drugim a to był 89 rok. Więc on miał taką książkę i wiesz, i my to zobaczyliśmy po prostu i gdzieś skopiowaliśmy, wiesz, ileś tam stron z tej książki co znaczy, że... i to w ogóle był taki dla nas zasób wiedzy, Wiesz, kopalnia no. No. I wiesz, więc teraz oczywiście wiesz, ta dostępność jest dużo większa. Ja w ogóle z tego nie korzystam. Ja chcę po prostu pojechać i się zdziwić zaskoczyć. Masz no, wiesz jak mówię o tej niko i, 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 i tych i tych miejscach, że są takie miejsca na świecie, które... Dlatego właśnie z Tobą rozmawiam i Cię o nie pytam. Że jak mm -hmm. ktoś nie był, to ma o tym jakieś wyobrażenie mm -hmm. z mediów. Powiedzmy Kosowo, Korea Północna, tak. e, nie wiem, jakiś e, Somalia, tak. czy, czy właśnie tam Nikaragua-Panama. No Ktoś jak teraz wyobraża sobie Nikaragua, Panama, jakbyśmy chcieli do tego wywiadu zrobić jakieś przebitki, no to wzięlibyśmy jakichś chłopaków, którzy latają z bronią i, i zatrzymują ludzi, no tak. i dają pieniądze albo strzelam. Tak, no tak. Nawet tak, tam tak, byłeś, tak. jechałeś tym autobusem. Więc pytanie. Tak jak potem jak to tam wygląda czy tam jest bezpiecznie że wsiadasz i jedziesz czy to jest... tak wiesz to znaczy w ogóle Wiesz, to co, to, co jest w mediach, wiesz, no nie chcę tutaj, no bo ty też prowadzisz medium, tak, ale, ale wiesz, ale jest bardzo dużo takiej powierzchowności, takiego powtarzania takich klisz, takiego potwierdzania rzeczy, wiesz. Zresztą często, jak rozmawiam z dziennikarzami, to oni w ogóle pytają mnie i już mają tezę, w ogóle wiesz. Tak jakby po prostu kierują, żebym powiedział to, co oni chcą usłyszeć, to znaczy Trochę wiesz. Tak, jak ja powiedziałem, nie? że tam jest niebezpiecznie założony. Na przykład, dokładnie. Wiesz, więc po pierwsze, w ogóle świat jest dużo bezpieczniejszy niż jest opisywany w mediach, nie wiem, w czym tam, w książkach, w relacjach, w czymś tam. To znaczy, wiesz, jest dużo, 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 dużo bezpieczniejszy. Pomimo tego, co mi się wydarzyło w Burkina Faso, i wiesz, teraz jakaś Polka została porwana w Czadzie, i też, wiesz, no, współczuję jej rodzinie, potrafię sobie dużo lepiej wyobrazić teraz, no bo byłem w podobnej sytuacji, jakby tak, może nie tak drastycznie jak ona, ale więc, więc, więc zdarzają się oczywiście tego typu rzeczy. Natomiast świat jest dużo, dużo bezpieczniejszy. I, i wiesz, i po, wspomniałeś o Korei Północnej. To jest w ogóle fenomen z mojej perspektywy, ehm, bo poza Koreą Północną przez długi czas nie spotkałem nikogo, kto był w Korei Północnej. Nie mówię, że w ogóle nie, nie ale nie, z nikim nie złożyło mi się dogadać, żeby on też był w Korei, czy ona w Korei Północnej. Ale jak ludzie słyszeli, że byłem w każdym kraju, to czy w Korei Północnej też? Też. I żaden z moich rozmówców nie był w Korei Północnej, ale jak pytali mnie, jak tam jest, ja opisywałem, to oni mówili, że ja kłamie. Znaczy, słuchaj, no pierwszy raz się widzimy, nigdy cię nie okłamałem, dlaczego uważasz, że ja kłamie? No bo tam jest inaczej. No wiesz, ale ja ci mówię to, co ja widziałem. Ja nie mówię, że to, co ty mówisz, że tego nie ma. No pytasz mnie, co ja tam widziałem, no to ci mówię. No nie możesz powiedzieć, że ja kłamię. To znaczy, na bazie czego? Bo wiesz, bo chodzi o to, że my jesteśmy, tak samo jak współczujemy Koreańczykom z Północy, że są poddawani propagandzie, my też jesteśmy poddawani propagandzie. Znaczy, to ona, oczywiście może jest bardziej powiedzmy, niewinna. Czy, czy powiedzmy, ale, ale wiesz, ale nasze pojęcie o Korei Północnej powoduje, że to nawet co ja opowiadam, że tam widziałem, to po prostu ludzie myślą, że ja kłamię. To znaczy, bo to im nie pasuje do obrazka, który no. sobie stworzyli na podstawie. No, i, I wiesz, i jeszcze jedna rzecz a propos Korei Północnej, bo wiesz, byłem w Korei Południowej, no też byłem parę razy, ale. Raz byłem na pierwszy raz w 2002, jak były mistrzostwa świata Polska zakwalifikowała się tam po wielu latach w Korei w Japonii poleciałem. I potem, ale tam tego eksperymentu nie przeprowadzałem, ale tam właściwie dopiero z, z przewodnika Lony Planet zobaczyłem na końcu był jakiś fragment dotyczący Korei Północnej. W ogóle tam można jechać i wróciłem do Polski i sprawdziłem, że można, no więc poleciałem tak w 2003. Ale potem byłem w Korei kilka razy i jeden taki duży raz, to było w 2018 roku, były, były Igrzyska Olimpijskie w Pyeongchang. Tam powiedzmy niedaleko granicy z, z Koreą Północną. No i wiesz, i powiedzmy, no, ludzie na, na Igrzyskach w ogóle kibice dużo ze sobą rozmawiają, to są bardziej tacy otwarci, tak? Nawet Azjaci, którzy na co dzień są może tacy trochę nieśmiali. I wiesz, ludzie pytają mnie, no a skąd jesteś, a czy jesteś pierwszy raz w Korei? No i ja mówię, wiesz, nie wiem jak na to pytanie odpowiedzieć, no bo w Korei jestem już tam czwarty raz czy piąty, ale oprócz tego byłem też dwa razy w Korei Północnej. I oni. Byłeś w Korei Północnej? Wiesz, bo, bo oni mają zakaz wyjazdu tam. I wiesz, i zadawali mi dużo pytań, ja im opowiadałem i tak dalej. I potem ja mówię, dobra, no to ja odpowiedziałem na wiele Twoich pytań, czy ja mogę Ci zadać dwa pytania? I te dwa pytania zadałem setkom. Koreańczyków w czasie tych, tych igrzysk. Ja ich pytałem tak, czy ty wiedziałaś o tym, że w Korei Północnej, teraz w, w, w stolicy Pyongyang, wiesz, wybudowano nowoczesne osiedla, wiesz, apartamentowce tam 60-70 pięter, bardzo dobrze wykończone i coś tam, że są teraz już sklepy, powiedzmy takie, które wyglądają jak w Chinach, wiesz, dużo towaru, kolorowo, tak dalej, coś tam? I, I wiesz, i parę takich rzeczy, że ludzie mają telefony komórkowe, to znaczy, okej, okay, nie mogą dzwonić za granicę, coś tam, sieć nie działa, trala, ale wiesz, no ale mają, tak. I wiesz, i, i kilka takich rzeczy im opowiadałem, i pytałem ich, czy, czy ty o tym słyszałeś. I wiesz, i byłem w szoku, bo ja to pytanie zadałem, nie wiem, 300-500 osobom, i chyba tylko dwie albo trzy w ogóle o tym słyszały. A pozostali wrobili takie oczy, wiesz, no. I dla nas to, że my nie rozumiemy, na czym polega Korea Północna, no to rozumiem, to jest daleko i wiesz, jakby to trochę taka abstrakcja, tak? Mimo, że tak naprawdę jeden kraj nas dzieli od Korei, to znaczy Rosja, tak? tak. To sąsiadujemy prawie że z Koreą, tak? Przez Rosję. Um, natomiast, natomiast, wiesz, jak jesteś w Seulu, czy w tym Pyeongchang, to wiesz, to już jesteś od granicy dosłownie kilometry. Więc powinieno, powinno cię interesować, co tam się dzieje. A nawet oni, ich poziom świadomości jest bardzo nikły. Więc... A wiesz to ja zauważyłem też troszkę w drugą stronę coś. Eee, bo poziom niewiedzy, że ktoś nie był, jestem w stanie zrozumieć, ale też dlatego właśnie Ciebie zaprosiłem i pytam Cię o różne rzeczy. Bo jak gdzieś sam pojadę i potem weryfikuję, jak tam jest, to się okazuje, że jest troszkę inaczej z mojej perspektywy, będąc w większej ilości miejsc. Czyli na przykład jadę na Filipiny tak? i wszyscy się zachwycają, żeby byli na najpiękniejszych wakacjach w życiu i tak dalej. Ja idę na przykład wiem, do sklepu czy do restauracji i po prostu umieram z głodu, bo płacę 7 dolarów za porcję frytek, muszę kupić 3, żeby się sami frytkami na przykład najeść. Nie? I i każdy ma swoje doświadczenia i swoją perspektywę. Szczególnie jak ktoś był w wielu miejscach, to możesz to ze sobą zostawić. Widoki w Australii, hmm. widoki w Azji, widoki hmm. gdzieś wiesz, w Afryce, w Stanach. Potem gdzieś jedziesz, ktoś zachwyca, a okazuje się, że wcale nie jest to takie zachwycające. Więc z jednej strony ludzie albo nie wiedzą, albo mają też swoje wyobrażenie. Hmm. Dlatego warto te kraje odkrywać, żeby mieć swoją, swoje zdanie, swoją opinię i potem można z kimś porozmawiać i wiedzieć, jak to wygląda. No, ale wracając jeszcze do, tej, do tych tras, gdzie masz tą właśnie ten, te pasmo krajów pomiędzy Meksykiem a tam Wenezuelą, Pan Kolumbią, tak. powiedzmy tak dalej, mhm. to jakie są jeszcze miejsca, gdzie, gdzie te kraje można szybko zrobić? No bo Afryka mhm. Też ciężko powiedzieć na mapie, bo są, wiesz, różnie, tą mapę ludzie pokazują, że Afryka jest w stanie pomieścić kilka różnych innych gigantycznych państw, ta tak, mapa nie oddaje wiesz, tak, 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 bo, odległości. Nie? Tak, tak, tak. No bo wiesz, bo w ogóle jak się patrzy w ogóle na mapę, no to wiesz, Polska jest zawsze dużo większa niż Kenia, chociaż Kenia jest dwa razy większa od Polski, nie? No tak. bo to akurat te, no, to taka powiedzmy geograficzna czy tam powiedzmy optyczny e, sposób prezentacji. Wiesz. Y, Łatwo, w miarę łatwo właśnie tak się podróżuje, powiedzmy, właśnie ten, ten przesmyk Ameryki. E, wiesz, dosyć łatwo się podróżuje po Karaibach, e, chociaż tam trzeba ale samolotem. Na kruzem, samolotem? Samolotem. Na no, cruzem nigdy nie płynąłem. E, no, nigdy też nie płynąłem jachtem. więc ja powiedzmy, może, to jest jeszcze łatwiejsze, ale wiesz, ale nawet y, linie lotnicze. Powiedzmy, tam są bardzo małe odległości między nim, większością tych wysp. I są połączone. I są połączone, wiesz, jest dosyć konkurencyjny rynek um, i, i też, powiedzmy, wie, więc te ceny są bardzo przystępne. Ja, ja tam pływałem, ale tylko między, między Gwadelupą, Martyniką, no one nie są krajami, tak, ale pomiędzy nimi jest Dominikana, Dominika, Dominika. Um, więc, więc tam można płynąć z jednej wyspy na Dominikę, potem z tej z Dominiki na, na kolejną, w zależności czy płyniesz na północ czy na południe. I, i tam jest dosyć łatwo. Wiesz, trud, podobnie jest na, na Wyspach Oceanii, czyli wiesz, tam Palału, Potem Vanuatu, Mikronezja, Fijzi. Wyspy Marszala, Kiribati, Kiribasi e, i później właśnie Vanuatu, i, i Nauru i tak dalej. Tylko, że tamte odległości są większe, samolotów jest mniej, są droższe. Kiedyś, kiedyś było coś takiego. Podobno to dalej istnieje, ale teraz ja nie wiem, jak to kupić. Jest taki South Pacific Pass albo visit, visit South Pacific. I to kiedyś w Polsce można było, w Warszawie, można było kupić u takiej reprezentantki Continental Airlines. Wiesz, ale oni zlikwidowali to, wszyscy przeszli na sprzedaż w internecie. I w sumie ja kiedyś próbowałem to. Ja chyba ze trzy razy u niej kupowałem te bilety. Wiesz, i to było tyle fajnie, że był warunek, że musisz przylecieć z jakiegoś innego kontynentu. Nie możesz być tam lokalsem, tak to nazwijmy. I, i po prostu, i potem za każdy odcinek płacisz albo 100 dolarów, albo 150, jak jest jakiś dłuższy. Wiesz, była sztywna cena, i po prostu tam wybierałeś. Aha, i nie mogłeś, jakby wracać, polecieć i wrócić. To znaczy, musiałeś tam, powiedzmy, lecieć do przodu, tak, jakąś tam trasą, którą sobie wybierałeś. Więc, więc to było dla mnie super wygodne. No ale potem, właściwie, od momentu, kiedy ona zamknęła to biuro, czy tam zamknęli jej to biuro, to, to, to przez internet nie byłem w stanie w ogóle nawet informacji znaleźć, wiesz, pisałem tam w różne miejsca. Może nie robiłem tego też tak super intensywnie, ale więc to się trochę pogorszyło. Pytałeś o Afrykę. Afryka. Wbrew pozorom, to znaczy jest dobrze skomunikowana drogą lądową, gorzej lotniczo, to znaczy wiesz, bo po prostu czasami z kraju do sąsiedniego kraju musisz lecieć przez Addis Ababa, albo przez Dubaj, albo wiesz, to znaczy, nie, więc to jest trudno. Natomiast drogą lądową jest, jest dosyć dobrze skomunikowana, zwłaszcza Afryka Zachodnia. Tam też są autobusy, gdzie wiesz, są firmy autobusowe, które jadą na przykład z Mauretanii tam do, do Côte d'Ivoire, i wiesz, i po drodze możesz robić sobie przystanki i powiedzmy. I takim dobrym tipem jest to, żeby znajdować przewoźników takich, e, którzy gdzieś po kontynencie się poruszają i można z nimi tą trasę sobie jakoś zaplanować. Tak, nie? tak, tak. I wiesz, no ale przy czym Afryka Zachodnia ma inne problemy, bo wiesz, bo, bo do wielu krajów Afryki Zachodniej potrzebna jest wiza, te wizy trzeba zdobywać w, w, w Berlinie, no bo tam powiedzmy jest dużo ambasad. Teraz częściowo te kraje przechodzą na elektroniczne wizy, ale powiedzmy te ich systemy informatyczne są takie sobie i to wiesz, jakby to, to, to jeszcze to potrzebują czasu potrzebują czasu, żeby to jakoś opanować um, i jest dużo korupcji. To znaczy, wiesz, po prostu zdarza się, że ten autobus, z którym jedziesz, czy minibus, powiedzmy, co trzy co, co kilometry jest zatrzymywany przez policję, przez żandarmerię, przez żandarmerię jakąś tam prezydencką, przez, przez jakieś, wiesz, policję leśną, po, przez celników w środku kraju. Wiesz, to znaczy i po prostu... I oni biorą łapówki najczęściej od, od kierowcy. Um, ale czasami od, chcą też od pasażerów, to znaczy wiesz, czasami po, chcą zobaczyć dokumenty, a czasami wchodzą do autobusu, czasami musisz wysiąść, a wiesz, żeby taki autobus się wy, wy, wszyscy wysiedli, to znaczy, bo wiesz, to w autobusie, w którym powinno jechać 30 osób, jedzie 70, to znaczy wiesz, i to po prostu to nie jest takie proste, żeby wysiąść w ogóle z tego autobusu, nie? Wśród tych wszystkich klamotów, które ludzie przewożą, um, więc, więc Afryka Zachodnia pod tym kątem jest dosyć trudna. Łatwiej podróżuje się na przykład w Afryce tej wschodniej, południowej, czyli Kenia, Tanzania, Zambia, Malawi, Zimbabwe, RPA. To tam, jest, to tam jest prościej, jeżeli chodzi o formalności. Polacy też potrzebują wizy do wielu z tych krajów, ale one są chyba łatwiejsze do zdobycia. Ja akurat mam tę, wiesz, no, powiedzmy, nie wiem, przewagę, czy jak to nazwać, zaletę, że mam też paszport kenijski. Więc ja już tam w ogóle nigdzie nie potrzebuję wizy. To znaczy, kiedyś potrzebowałem do Mo Mozambiku, ale chyba teraz też nie, albo nie potrzebuję, albo na, na granicy można dostać. Więc, więc właściwie ja tam do tych krajów to jadę tak zupełnie, wiesz, na, na luzie, tak? Wiesz, też dużo łatwiej teraz jest pojechać do, do krajów e, Zatoki Perskiej. E, wiesz, kiedyś otrzymanie wizy po prostu było, graniczyło z cudem, zwłaszcza dla kobiet. To wiesz, kobiety po prostu, ja pamiętam, że kie, pierwszy raz jak chciałem pojechać do Arabii Saudyjskiej z moją żoną, to w ogóle wykorzystywaliśmy serwis imigracyjny firmy, w której pracowałem w Andersenie. Po prostu mieliśmy ludzi w Riyadzie, którzy zajmowali się tylko załatwianiem wiz dla ludzi, którzy przyjeżdżali na projekty i tak dalej. No bo wiesz, no bo oni potrzebowali jakiegoś tam know-how i tam jakiś ekspert od bankowości, od nie wiem jakiegoś ryzyka, tam czegoś, to znaczy musiał przyjechać na projekt. Więc byli ludzie, którzy zajmowali się profesjonalnie tym, żeby zdobywać wizy. I, I oni zdobyli wizę dla mnie, ale nie dla żony. To znaczy, bo jest kobietą. To znaczy, no, no, to, Ale jakby myślę, że jakby moja, mój mąż był mężczyzną, to chyba też by nie byli zachwyceni to znaczy, może nawet jeszcze mniej. No w każdym razie tak, było bardzo ciężko. A teraz Polacy nie potrzebują wiz do żadnego z tych krajów wiesz Też jest dużo połączeń, to znaczy są tanie linie lotnicze arabia i tam powiedzmy Fly Dubai i inne, więc, więc też jest dosyć łatwo. Ten, też są autobusy, które jeżdżą między tymi a ten krajami. A region gdzie, gdzie są Stany, Tadżykistan, Kirgistan, tam jak się poruszałeś samolotami? Nie, tam, tam raczej raczej też wiesz drogą lądową. I tam też było tak, że było trudno. Znaczy te, też potrzebowaliśmy wizy wszędzie, oprócz Kirgistanu. Chyba Kirgistan był tym pierwszym krajem, który jakby uwolnił wiesz, jakby wjazd dla Polaków, a później sukcesywnie po kolei kolejne kraje. I właściwie teraz to chyba, nie, nie wiem, nie sprawdzałem ostatnio, ale chyba tylko potrzebujemy wizy do Turkmenistanu. I ona jest taka trochę skomplikowana. Natomiast tam, wiesz, tam jest. Bardzo ładnie, bardzo, wiesz, w ogóle tanio też jakby z punktu widzenia kosztów podróży jest bardzo ładnie, bo na przykład Kirgistan czy, czy Tadżykistan, ja tego nie wiedziałem wcześniej, ale to są kraje, które wiesz, w 80% są górami, to znaczy tereny górzystej, to góry bardzo to jest wysokie. Piękne trasy I, na No sposób. Tak, tak, to znaczy wiesz, i masz góry, jeziora i to znaczy wiesz, no po prostu i, i, i wiesz, i fajną kulturę też jakby... Ludzie ubrani tak tradycyjnie, to znaczy, wiesz, kuchnia, taka powiedzmy trochę orientalna, um, z, powiedzmy z naleciałościami Iranu, Afganistanu, Turcji, to znaczy taki, taki trochę kogiel. Właśnie, bo tutaj y, tamten rejon jest trochę taki problematyczny w, goje, w mojej głowie. Nie mówię o Tadżykistanie, Kirgistanie i y, y, Uzbekistanie, tylko o Rosji. Pomijam temat, że na razie do Rosji nie, nie bardzo, ale. Hmm. No ta Rosja jest tak duża i tam w środku, no ja sobie nie wyobrażam, że Rosja to są tylko tacy ludzie jak w Moskwie, nie? No, że gdzieś jest głęboka Syberia, są jakieś kraje, tam jest mnóstwo krajów, które chciałyby być niepodległe, czy jakby miejsc, jak to nazwać, narodowości, które nie będą i nie mogą na razie. Tak, Więc w sumie też pytanie, wiesz, no bo rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, czym jest państwo. No, Pytałem tak. się przed chwilą, y, czym jest Walia, czym jest Irlandia Północna, czy mam tam lecieć, czy nie. Teoretycznie no, powiedziałeś, że można się sugerować tą listą państw ONZ-u i tyle. No ale jednak w Rosji wydaje mi się, że jeszcze nabilibyśmy tam kilkanaście miejsc, które powinno się zobaczyć, bo są odrębne kulturowo. Nie? Tak, tak, tak. Więc, wiesz, więc to jest w ogóle taka dyskusja. Wiesz, w ogóle jedna z tych organizacji, mówiłem, że są trzy takie organizacje zrzeszające takich, no oni to nazywają ekstremalnych podróżników. I wiesz, i tam na przykład, w ogóle zachęcam Cię, będzie konferencja w Bangkoku chyba w listopadzie. E, wiesz, jak będziesz miał czas, okay. żeby tam pojechać, to znaczy, wiesz, bo to naprawdę jest odlotowa... No, ludzie, których tam spotykasz, po prostu, wiesz, to mają po prostu świra i, wiesz, są tacy pozytywnie ześwirowani, tak to nazwał, tak? I, I, wiesz, i po prostu bardzo inspirujące historie ich podróży i tak dalej. Wczoraj też opowiadałem mojej córce i zięciowi, przypominałem właściwie, bo już o tym rozmawialiśmy kiedyś, ale, wiesz, spotkałem tam takiego podróżnika z Anglii, Tony Giles, i wiesz, i on był chyba już w 120 krajach czy coś takiego. I, i wiesz, i on po prostu w 100% nic nie widzi, e, i na dodatek jeszcze tylko w 20% słyszy, jego słuch. wiesz, W 80% stracił słuch. I on podróżuje sam. Budżetowo, z Budżetowo, z, z plecakiem i z namiotem. To znaczy. Wiesz, i po prostu i, i daje radę, tak, to znaczy, więc wiesz, tego typu historii, to znaczy, usłyszysz mnóstwo, to znaczy, wiesz, od, od każdego prawie, który tam jest. I, bo to jest w ogóle takie zrzeszenie ludzi, którzy chcą albo już zwiedzili te 193 kraje, to znaczy, stworzyła się taka społeczność, czy kilka, właściwie trzy takie społeczności, o których wiem. Tych, którzy, jak to się mówiło, gonią 193, chasing 193, tak. I, I wiesz, rzeczywiście nie jest łatwo zdefiniować, co jest krajem, i jedna z tych organizacji, o których wspominałem, nazywa się Nomad Mania. Właśnie ta konferencja, która tam będzie organizowana, jest jakoś też z nimi. W każdym razie oni zrobili taką ankietę. W ogóle, co to znaczy odhaczyć kraj? Nie? I wiesz, bardzo dużo różnych. Okay. Tak, wśród uczestników, wśród, wśród członków. Wiesz, i w ogóle bardzo dużo takich sytuacji wiesz opisali, śmiesznych, czasami zabawnych. To znaczy, wiesz, i, 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 i ludzie głosowali. Czy uznają, że ta osoba, to znaczy, w, tej, w, tym, w tym scenariuszu odwiedziła kraj, czy nie? Czy można jej zaliczyć, czy nie? Więc to nie jest takie proste. A rzeczywiście wiesz. Powiedzmy, no, chyba najbardziej, ja, ja, ja to definiuję dla siebie, że powiedzmy powinienem gdzieś przenocować. To znaczy, ale wiesz, ale prawda też jest taka, że w Watykanie byłem, nie wiem, ile razy, z 8 czy ileś i nigdy nie nocowałem. Tak. Um, i, I tak samo na przykład w San Marino. To znaczy, wiesz, to też chyba nigdy nie nocowałem, czy w Monako. W Liechtensteinie, czy, czy, Lichten... czy w Luksemburgu. Nie, Luksem... nie, w Luksemburgu to chyba nawet nocowałem kiedyś. A całkiem <laughs> Tak, tak. Się... Ale wiesz, więc to, to nie jest takie jakby. Proste, jak to zdefiniować. Natomiast rzeczywiście, jak weźmiesz taki kraj jak Rosja, bo, bo, bo wiesz, bo na przykład Kanada, to znaczy, wiesz, że jest ogromny kraj, oczywiście na samej północy, to znaczy, wiesz, jakby życie zupełnie jest inaczej niż tam, powiedzmy, na, przy granicy ze Stanami, tak, ale, ale jest taka w miarę jednorodna. Natomiast jak zobaczysz Rosję, to znaczy, wiesz, to po prostu ja jechałem koleją transsyberyjską, byłem w Władywostoku chyba też ze trzy razy, przy różnych tam okazjach. I wiesz, to Władywostok i, 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 i Moskwa, czy Petersburg, to w ogóle wiesz, to, to tak naprawdę różne kraje, tak? A po drodze jeszcze, wiesz, mijasz jakąś buriację, coś tam, to znaczy, wiesz, komucję. W, w ogóle jest taki mały, wąski dosyć odcinek kraju, jak na Rosję, to wiesz, to po prostu rzut Beretem, między Machackalą, e, czyli stolicą Dagestanu, ona jest nad tym morzem, takim Kaspijskim, chyba, nie wiem dokładnie. E, czy Azowskim? Kurczę, no teraz mi głupio, bo teraz nie pamiętam, ale w każdym razie stamtąd, to, to jest Kaukaz i wiesz, i przejeżdżałem, powiedzmy w końcu dojechałem do Rostowa nad Donem, i potem pojechałem na północ i wjechałem do Ukrainy. To był rok 2018, to znaczy na zakończenie mojego kibicowania podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. A pojechałem samochodem z Polski, wiesz, aż do Jekaterynburga, chyba powiedzmy tam to jest parę tysięcy kilometrów jeszcze, jeszcze za Moskwą. I, I byłem tam w wielu miastach, niektórych to nawet pierwszy raz słyszałem nazwę, to znaczy, gdzie były organizowane te mistrzostwa, i pomiędzy tymi meczami jeździłem. I na koniec pojechałem właśnie do Machaczkali. I później do, do, do Groznego, i tam do Biesłanu, gdzie była powiedzmy ten, ta, 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 ta tragedia w szkole, którą tam powiedzmy terroryści zaatakowali, i coś tam odbijali ich, wiele dzieciaków zginęło, ich rodziców. I, I wiesz, i po prostu tam co chwilę przejeżdżałem jakąś granicę. Trzeba było zatrzymać się, wysiąść, wiesz, bo, bo z Dagestanu wjeżdżałem do Osetii. Osetii do Ingushetii, z Ingushetii w ogóle wiesz do jakiś takich republik, których nazwy nawet teraz nie, nie jestem w stanie przypomnieć Bał w, w Rosji, Bałkirsko, ale, ale jednak oni tam jakieś tam wewnętrzne granice takie a la Kosowo mają tak? Tak 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 i wiesz po prostu wiesz, więc oni to jakby ja to odebrałem, że oni są gotowi po prostu jak przyjdzie sygnał, że się odłączamy, no to już wiesz mają swoją granicę to mają wojsko co mają żeby żeby co raz <laughs> tak tak tak. <laughs> ale. Wiesz, to znaczy, więc chodzi mi o to, że wiesz, i, te, i ci ludzie, którzy tam mieszkają, wiesz, dla nas mogą się wydawać, no, z Kaukazu, ale to są, wiesz, inni ludzie, mają inny język, inną kulturę, inne jedzenie, inne coś tam, to znaczy, wiesz, no i po prostu wiesz, i, i też walczą ze sobą, to znaczy, wiesz, bo tam ktoś komuś coś tam zrobił 500 lat temu, to znaczy i dalej, wiesz, jest seria, że tak powiem, odwetów i coś, wiesz, no, rzeczy, których my do końca nie rozumiemy, Chyba, że ktoś się tym jakoś tam bardzo głęboko wgryzie. Tak, no bo finalnie ten świat, który my widzimy na mapie przedstawionej w tych wszystkich, wiesz, wydrukowanych miejscach, czy, czy w globusach, czy gdzieś, no nie jest do końca też taki, nie? bo to te granice są ustalane przez jakieś większe mocarstwo, a nie przez tych ludzi, którzy tam. No dokładnie. Którzy tam są. Tak. Więc to chciałem cię też zapytać o kilka rzeczy technicznych. Mhm. E ja na przykład podróżuję z plecakiem, mm -hmm. bo tak jest najszybciej, bo nie trzeba się czekować, odbierać bagażu, czekać na niego, tak. nie ginie, masz wszystko przy sobie. Dokładnie, ja e, tak no wiadomo, samo. No mają prościej, no bo wiesz, nie mamy tylko kosmetyków, rzeczy na zmiany i tak dalej. Wszystko da się wszędzie wyprać, szczególnie w tych krajach takich mniejszych. E, tak. więc, więc to jest, więc e, ja też się nienawidzę pakować, nie wiem jak ty, mm -hmm. dla mnie pakowanie to jest czymś takim po prostu co... co Zmusiło mnie aż nawet do tego, że miałem kiedyś dwa czy trzy zestawy plecaków, w którym w każdym miałem to samo. Jak wracałem mhm. z jednego miejsca, to brałem drugi świeży plecak, a tamten zostawiałem. Mhm. Więc jakie są Twoje typy na, na pakowanie? Się? Bez czego się nie ruszasz? Co jest taką rzeczą, która ci jest zawsze potrzebna? Mhm. To właściwie jedyne rzeczy, bez których się nie ruszę, to paszporty. I wiesz, i mam w, ogóle, w ogóle mam dwa paszporty polskie wiesz jakby legalnie, tak, to znaczy mam jeden, dwa oba są ważne, bo w ogóle paszportów to mam tam z 30 parę, powiedzmy takich, które już skończyły a skończyły się to tak naprawdę miejsca na te stempelki i tam wizy i tak dalej, więc ja średnio co roku wiesz wymieniam paszport, a czasami dwa paszporty w ciągu roku, więc mam. Można dwa, i dwa mieć jednocześnie. Tak? tak i tutaj taki tip jest taki, że wiesz, że żeby ubiegać się o drugi paszport, musisz wcześniej złożyć podanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzasadnić, dlaczego potrzebne ci są dwa paszporty. Że dużo jeździsz, albo że chcesz pojechać do Izraela i do państw arabskich i po prostu, wiesz, no lepiej, żeby w jednym nie było widać stampelka z innego, albo jakiś inny powód. Ja, ja podaję po prostu, że no, dużo podróżuję i wiesz, i jakby, no teraz to już nawet tak dużo się nie tłumaczę, bo ja już chyba trzeci albo czwarty raz... – No mają te same wyrabię. numery wtedy? – Nie. Numery są nadawane, o wiesz, jak dostaniesz to pismo potwierdzające z ministerstwa, to idziesz normalnie do urzędu paszportowego tam, gdzie zwykle robisz paszport, składasz wniosek, tam, wiesz, no, wygląda to dokładnie tak samo. I numer jest inny, no chyba, że tego samego dnia byś zrobił, wiesz, na zwykły paszport i ten dodatkowy, bo to się chyba nazywa paszport dodatkowy. I, ale i tak on będzie się różnił jedną cyfrą czy tam kilkoma cyframi, wiesz, no w zależności jak tam fabryka to wy, wypluje, że tak powiem, nie? W, w kolejce będzie do produkcji, do druku. I one mają różne numery, ale oczywiście dane są te same, no wiesz, to samo imię, nazwisko, data urodzenia i te wszystkie inne rzeczy. I jedyna różnica, bo nie widać w ogóle różnicy między tymi dwoma paszportami, one wyglądają identycznie. Oprócz tego, że normalny jest wydawany na 10 lat, a ten drugi na 2 lata. Okay. Ma krótszy termin ważności. Tak? Więc, um, więc ja, y, ale właśnie podróżując, jak, jak chcę pojechać do wielu krajów i wiesz, muszę załatwić wiele wiz, to to, że mam dwa paszporty polskie i jeden kenijski, bardzo pomaga. Bo jak na przykład lecę do Afryki, znaczy lecę gdzieś tam, jadę do Afryki, to, to jadę do Berlina. E, wiesz, ja już byłem w tych wszystkich ambasadach przynajmniej raz, albo wiesz, czasami dwa czy trzy razy, e, chyba że tam na przykład jakaś zmieni adres. Więc sprawdzam, czy ten adres jest ten sam. Już wiem, wiesz, w której dzielnicy, która ambasada jest, żeby zrobić taką jak najszybszą trasę, wiesz, nie jeździć po Berlinie w T i we w Wiem, że w tej ambasadzie mogę dostać od ręki. Tutaj muszę tam poczekać dzień czy dwa i wiesz, i zostawiam wtedy jeden paszport, z drugim jadę do następnej ambasady, z trzecim do okay, trzeciej. I oni wbijają te wizy tam, a potem a je odbieram. A potem je odbieram. To znaczy, wiesz, więc staram się po prostu w jak najkrótszym czasie zebrać te wizy, które są mi potrzebne. To, to jest ciekawe, bo ja o tym nie myślałem w ten sposób. Bo tak. też jest tak, że. To ty potwierdzisz, Nie wiem, czy jest tak, że, że z Kubą i ze Stanami jest problem, tak? Czy mówisz też, Izrael tak. i, i ten. I kraje arabskie. I... Są jeszcze jakieś takie miejsca, że się nie lubią ze sobą. Um, A to jest tak, że ci w ogóle nie wpuszczą, czy po prostu będą nie mieli. Wiesz co? Nie miałem takiej sytuacji tak naprawdę, więc jakoś tam wiesz, zawsze to jakoś. Więc na przykład wiesz do Izraela, spokojnie jedziesz z Jordanii. To znaczy, wiesz, jest granica, jest w ogóle, wiesz, duży ruch, to znaczy bardzo łatwo przejechać taksówką, autobusem, to znaczy, wiesz, no, prawie że tramwajem można przejechać z, Izra z Jordanii do Izraela. Ale nie, nie wjeżdżałem do Izraela z Egiptu czy z Syrii, to chyba tam raczej nie, i z Libanu chyba też nie bardzo, zwłaszcza teraz, no to znaczy... Ale myślę, że nawet teraz, to spodziewam się, nie, nie byłem teraz oczywiście od, od czasu tam tego października, kiedy tam się to zaczęło, siódmego czy któregoś. Natomiast natomiast byłbym bardzo mocno zdziwiony, gdyby były jakieś restrykcje na granicy jordańsko-izraelskiej, tak? ale, Więc wiesz, więc to jest taki tip, wiesz, i, i, i warto, i wiesz... I to jest coś, co raczej nie chcę, żeby widzieli ci, ci, ci powiedzmy na granicy, wiesz, ci, którzy tam występują, bo, bo zobaczą to. Parę razy się zdarzyło, bo wiesz, bo wyjeżdża, wjechałem do jednego kraju, wizę miałem w jednym paszporcie, a potem wjeżdżałem do innego i wiza była do sąsiedniego i wiza była w drugim. No i oni pytają mnie, a masz wizę do tego, nie? Na przykład z Senegalu do, do, do Mali. I ja mówię, no mam a gdzie ta wiza jest? No to wtedy im pokazuje ten drugi. I wiesz, no i to dla nich jest takie trochę podejrzane i coś, jakieś. jeszcze usłyszą, że mam kenijski i to w ogóle, wiesz, to znaczy jakieś... Więc to nie jest coś, czym jakoś tam, wiesz, wychodzę bardzo, staram no, się wiesz, wiesz. Być, być dyskretny, tak? To znaczy... E, ale to jest taki tip. E, a pieniądze? Jak a sobie pieniądze... Właśnie. Pieniądze kiedyś to po prostu, wiesz, brałem kartę kredytową, znaczy bankomat kredytową, bankomatową, to znaczy, wiesz, chociaż... W latach 80., -tych, 90. -tych były takie kraje, gdzie w ogóle nie było bankomatów. Albo były, ale tylko lokalne. Wiesz, nie obsługiwały tam, nie miały podpisanych umów z Master, czy tam z Wizą, czy z tymi innymi systemami. Więc to był jakiś kłopot. Teraz, ostatnio, tak naprawdę podróżuję głównie z gotówką. To znaczy, wiesz, no mam oczywiście karty, bo jak potrzebuję kupić bilet, czy coś A to tam. To głównie dolary zabierasz, tak? Czy... Tak. I to zależy, dokąd jadę. Bo na przykład w Afryce Zachodniej lepiej jest mieć euro. Bo oni mają taką w ogóle walutę, takie euro, mają powiedzmy, ważne w iluś tam krajach. I, I ten kurs do euro jest prawie że sztywny. Więc wiesz, więc tam tak naprawdę już dużo prościej z euro. W innych krajach w Afryce lepiej jest mieć dolary. I to w ogóle jest ciekawe, bo na przykład w niektórych krajach, jak wymieniasz 100 dolarów i to jest jeden banknot, to masz jeden kurs. A gdyby to było 5 banknotów po 20, też wymieniasz 100, ale dostaniesz mniej pieniędzy lokalnych, bo oni jakoś preferują te duże nominały. Wiesz? Więc albo na przykład w Kenii, jak pojedziesz z banknotem 100-dolarowym czy 50, czy wszystko, nie jakim, ale który jest starszy, pochodzi, został wydrukowany przed 2018, nie wiem, 2018 rokiem, to ci nie przyjmą w ogóle. Wiesz, przyjmują tylko te nowe. No, to znaczy, tamte po prostu uznają, że nie wiem co, że łatwiej sfałszować. Nie wiem dokładnie o co chodzi, tak, ale po prostu nie przyjmują ich. Więc, e, więc wiesz, najczęściej. Ale nie boisz się wozić tej gotówki przy sobie, no bo tam, nie wiem, masz przy sobie tam dwa, trzy tysiące dolarów czy ileś. Tak. Nie Nie miałeś takich sytuacji, że ktoś od ciebie chciał łapówkę, a ty w jednej kieszeni miałeś cały plik, tam, nie wiem, rozdzielasz sobie? Nie, nie, powodę? nie. Po pierwsze, właśnie dobrze, że poruszasz ten temat. Ja, wiesz, nigdy w życiu nie dałem łapówki. Nawet takiej wiesz, jak ktoś prosił 50 groszy, równowartość, to znaczy wiesz, nigdy, nic. To znaczy, chociaż wiesz, czasami bywam proszony o to po kilkanaście razy dziennie, ale wiesz, zawsze się z tego wymiguje. To znaczy tam, wiesz, w ogóle też taki typ, który w szczególności w Afryce Zachodniej jest przydatny, jeżeli ktoś z osób oglądających tam planuje jechać, to. To wiesz, oni bardzo często mówiłem, że są te checkpointy takie, i co, co parę kilometrów cię zatrzymują, wysiadasz i tam cię pytają jakieś rzeczy czy coś. I wiesz, I jedną rzecz, którą. I czasami piszą to w jakimś kajecie, taki zeszyt, wiesz, tam gruby tam piszą, wiesz, to znaczy nie wiem, to, to, na pewno nikt tego nie czyta, ale no piszą. I, I pytają cię o zawód. Ja mówię, że jestem prawnikiem. Po prostu, wiesz, już tak, z automatu. Jak pytają mnie o mój zawód, to jestem prawnikiem. Czasami dopytują, a jakim prawnikiem? Ja mówię, no praw człowieka. Czasami, rzadko, ale pyta, a co to znaczy? Ja mówię, no nic, no. Wiesz, na przykład jak, jak jakiś policjant nadużył władzy, to ja się upewniam, że trafi do więzienia. To mhm. znaczy, wiesz, i to jest, ja to mówię spokojnie, wiesz, jakby tam nie to, że groźba czy coś po prostu pytają, no to im odpowiadam, tak? Ale wiesz, ale to bardzo jakby bu buduje taki respekt do mnie, nie? To znaczy... Wiesz, więc no, to czułem, coś się może wydarzyć z drugiej strony. Myślę, że lepiej z prawnikiem akurat to lepiej nie zadzierać. To znaczy, wiesz, bo to są kuci na cztery nogi, tam wiesz, to znaczy to jakiś tam inny, to zawsze go tam zagadasz, coś tam, coś tam, a prawnik to ci się nie da, tam wiesz. Więc, więc to też jest taka, powiedzmy, użyteczna rzecz. I, i wiesz, ja, i ja powiedzmy, no mam nadzieję, że wiesz, to po polsku nie będą tego oglądać ludzie gdzieś tam, wiesz, w Afryce i gdzieś, gdzieś jest bardziej niebezpiecznie, ale po prostu mam taką nerkę. Wiesz, którą wkładam pod spodnie, tak? I, I wiesz, i tam w tej nerce mam zawsze te, te dwa pozostałe paszporty, których nie używam w tym kraju. Karty, jakieś tam, wiesz, dowód osobisty i tak dalej, parę kart ehm, i, i gotówkę. Ehm, I wyobraź sobie, że nawet teraz, jak mnie złapali, tam złapali. No, zatrzymali mnie, bo nie, nie czekałem nigdzie, ale zatrzymali mnie w tym Burkina Faso, trzymali mnie cztery dni, kilka razy mnie, że tak powiem, wiesz, no, powiedzmy, tam sprawdzali. I w ogóle nie natknęli się na tę nerkę. Co więcej, w ogóle na tę nerkę, wiesz, jak przechodzisz na lotnisku przez te, przez te takie czekiny, to znaczy to. Ani razu. Chociaż wiesz, też tam cię obmacują i coś tam, to znaczy wiesz. I, ale nie pamiętam, żeby ktoś w ogóle, wiesz, na to. Wiesz, powiedział mi, a co to jest i tam wiesz, mam pokazywać. Mo może, może na lotnisku zdarzyło się to, że wiesz, ze dwa, trzy razy, ale wiesz, no biorąc pod uwagę liczbę lotów, które hmm. odbyłem i coś, to w ogóle to można pominąć właściwie. Czyli w sumie co, masz dwa paszporty, kilka różnych kart, no bo też w niektórych tam wiza czy Master, ona nie działa we wszystkich, nie, tam też tak, są różne systemy. Zwłaszcza, zwłaszcza na mistrzostwach świata, wiesz, to znaczy, bo, bo jak sponsorem jest wiza to w ogóle to nie akceptują master, tak? Okay. Czy odwrotnie, no, to znaczy, wiesz, a ja bardzo często właśnie latam na Mistrzostwa Świata, czy Afryki, czy Europy, czy wiesz, mistrzostwa w piłce nożnej kobiet, czy mistrzostwa w rugby, mistrzostwa świata, olimpiady, to, to, to są takie imprezy, które to wtedy podróżuję tak celowo, wiesz, żeby po prostu uczestniczyć w tym. I, no, i, no, i, no i tam najczęściej mam kłopoty wtedy z tymi kartami. No. No, poza tym, jak jest jakaś rzecz, którą zawsze zabierasz, czy. Nie, to znaczy. Wiesz, można kupić na miejscu. Jak, jak jadę na przykład do kilku krajów, gdzie, gdzie obowiązują jakieś dziwne waluty, znaczy dziwne w sensie, że wiesz, no takie, które są niestabilne i tam wiesz, kursy się zmieniają i coś, to wydrukowuję sobie tabelę kursów A czy B, czy obie z NBPU i wiesz, i tam mam po prostu wszystkie waluty, to znaczy wiesz, i jak przekraczam granicę, jak zbliżam się do granicy. To przypominam sobie, jaki jest kurs, i wiesz, jakoś tam z tej, z tej waluty w jednym kraju staram się wiesz, skonwertować na tego drugiego, żeby po prostu wiedzieć, jakiś co jakiś punkt, co, jakichś, nie? Jakichś punkt od, do negocjacji, tak, jakiś punkt odniesienia. Więc to jest taka dosyć użyteczna rzecz. No i oprócz tego, to znaczy też to jest mały plecak. Zwykle staram się, żeby po prostu ważył nie, mniej, nie więcej niż 8 kilo. Chociaż też nie ważę go, ale tak powiedzmy na, na oko, tak, na, na czucie. I w tym plecaku mam, wiesz, to znaczy, mam parę koszulek, majtek, no, takich podstawowych rzeczy, wiesz. Zwykle jestem ubrany na pomarańczowo ale powiedzmy w podróży pomarańczowe spodnie są bardzo niepraktyczne, to znaczy wiesz, jakby tam powiedzmy, no, zwłaszcza jak jeździsz autobusami coś, wchodzisz, wychodzisz, to znaczy no, wiesz, możesz się tam o coś odotchnąć i od razu widać czarne tam jakieś ślady. Więc, więc mam takie spodnie powiedzmy takie trekkingowe, jakie wiesz, z dekatlonu czy skądś powiedzmy i one są o tyle praktyczne, że mają kieszenie, które się zapinają dobrze i można odpiąć jakby dolną część nogawki, tak, więc zrobić z nich shorty, tak, więc, wiesz, więc zwykle mam, powiedzmy, dwie, dwie shorty i jedne nogawki, powiedzmy, no bo ja rzadko je jakby zakładam. Jak wiem, że będę gdzieś chodził, będzie zimno, coś, no to mam takie buty, powiedzmy, takie trekkingowe, ale takie letnie, to znaczy, to nawet jak byłem gdzieś tam w Tadzikistanie i była zima i coś, no może były trochę za lekkie, ale to, no, były wystarczająco, żeby, powiedzmy, tam parę dni po prostu pochodzić, tak, nie w jakichś bardzo wysokich górach i wiesz, a tak naprawdę to mam po prostu klapki, takie, wiesz, parę lat temu kupiłem, powiedzmy jakieś Kroksy, bo były pomarańczowe, ale, ale nie takie te zabudowane, tylko takie otwarte, no takie klapki japonki. i wiesz, i one po prostu jakoś bardzo trwałe i wiesz, to znaczy mi już nie wiem, nie wiem w ilu krajach te klapki już były. I, I właściwie tyle, to znaczy, wiesz, no mam jakąś kosmetyczkę, ale ta kosmetyczka jest po prostu, wiesz, no chodzi o wagę, tak. To znaczy, no to tam jest po prostu taka mała tubka pasty, to znaczy, te najmniejsze, jakie gdzieś tam kupuję, I wiesz, szczoteczka do zębów, jakiś dezodorant, jakby to wszystko, tak. No, muszę pamiętać teraz o lekach, bo, bo biorę leki na nadciśnienie i tam na cholesterol, i to trzeba po prostu brać je cały czas, chyba do końca życia. I, i więc, więc to jest czasami kłopotem. No bo jak jadę na dłużej, no to muszę jakoś tam się nagimnastykować, żeby od tych lekarzy dostać te recepty. Bo nie wiem, oni jakoś dają na miesiąc i to, wiesz, to muszę jakoś się naprosić, żeby dali na trzy, a czasami wyjeżdżałem na dłużej, więc nawet na trzy mi było za mało, tak? Więc, więc to jest jakiś tam kłopot. Czyli tak naprawdę z tych standardowych rzeczy to są indywidualne sprawy. Nie? To, to leki jest najbardziej indywidualne. Tak. No i naj, naj, najtrudniejsze są pewnie wizy. Żeby pogarniać tak. wizy i to, to jest fajne. Też mówiłeś właśnie o MSZ o MSZ-cie. No fajna jest strona MSZ-u, gdzie pokazuje wymagania, szczególnie jak był COVID. No to było wszystko tak, jak na tacy, Co tak, trzeba tak, wydrukować, zrobić, tak, tak. to, to to jest super miejsce, żeby. I, i, I w ogóle wiesz, i w ogóle tak ja do tego podchodziłem bardzo sceptycznie. Wiesz, do tych, do tych, powiedzmy, tam, bo oni dają takie ostrzeżenia. To znaczy, czy tam mówią, jak, czy tam kraj jest okej, okay, czy nie okej, okay, czy niebezpiecznie, czy odradzają po zbędne, albo wszystkie, albo coś tam, więc są jakieś tam kategorie. I ja do tego podchodziłem dosyć tak sceptycznie, to znaczy z różnych tam powodów. Natomiast, ja, i tam też zachęcają do tego, żeby się rejestrować w systemie Odyseusz. I nie wiem, czy to robiłeś, czy nie. Ale zachęcam Ciebie i wiesz, wszystkich, którzy podróżują, bo po prostu, bo ja się przekonałem w tej burki na Faso, że to po prostu, że oni naprawdę się starają. Ale co dodaje, że rejestrujesz się przed wyjazdem, gdzie lecisz, tak? I... Re rejestrujesz się, gdzie lecisz, to znaczy, jaki tam, wiesz, w jakich dniach będziesz i tak dalej. I gdyby na przykład tam wybuchła jakaś wojna albo coś tam się stało, to oni cię powiadomią. Wiesz, okay. Bo możesz nie wiedzieć, wiesz, jesteś w podróży, coś tam, Wiesz, wiesz, więc oni cię po w ogóle powiadomią, że coś tam się dzieje, tak? To jest jakby jedna rzecz. Okej, okay, takiego powiadomienia nie dostałem, bo ja pierwszy raz się zarejestrowałem teraz tam, powiedzmy, parę tygodni temu i nic się akurat nie działo w tych krajach. Ale wiesz, ale jak oni, powiedzmy, na przykład mieli organizować jakiś eksodus, znaczy wywożenie czy coś, no to wiesz, no to po prostu ci powiedzą, kiedy masz przyjść, gdzie, co tam i tak dalej. Poza tym, wiesz, jak już wpadniesz w kłopoty, tak jak ja wpadłem, czy teraz ta Polka w czadzie, to wiesz, to oni, powiedzmy, jako, jako konsulowie, mają prawo się kontaktować z rządem, wiesz, pytać, co się dzieje, to znaczy, gdzie jest w tej chwili, co się z nim dzieje, jakie są zarzuty, coś tam i tak dalej. I wiesz, i oni są bardzo skuteczni, to znaczy, wiesz, i co, nawet skuteczni to, to zależy czasami, wiesz, od kraju, w którym to się wydarzy i tak dalej, ale oni też mobilizują, bo, bo nie wiem też, czy wszyscy, powiedzmy, widzowie wiedzą o tym, ale teraz, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to nawet jak nie ma w danym kraju ambasady polskiej, to właściwie możemy liczyć, wymagać pomocy konsularnej ze strony ambasady jakiegoś innego kraju unijnego, każdego unijnego kraju, którykolwiek by tam był. No dokładnie, więc wiesz, więc. Więc to jest tak, że gdybyś, nie wiem, zgubił paszport, ktoś by cię okradł, albo powiedzmy jakiś tam kłopot z policją, czy, czy, z, czy z kimkolwiek, to po prostu idziesz do pierwszego konsulatu, czy dzwonisz. I w ogóle, wiesz, na, na stronach oni podają często w ogóle numery, gdzie możesz zadzwonić 24 na 7. Po prostu konsul ma, wiesz, śpi ma telefon włączony i odbiera go i wiesz i, i nie daje ci znać, że po prostu wiesz, jakby powiedzmy odczuć, że zakucasz mu spokój, okay. po prostu wiesz, no to jest jego praca, więc wiesz, więc ta służba konsularna, to znaczy naprawdę działa, to znaczy wiesz i to jest i to jest, ja, ja byłem ja byłem powiem ci, że wręcz wzruszony, wiesz, jak ja widziałem, co się dzieje, to znaczy wiesz i jakby co oni robią i tak dalej, to po prostu miałem łzy w oczach, bo, bo ja widziałem, że po prostu państwo polskie działa. Pomimo tych skandali, wiesz, tej afery i coś tam, oczywiście to nie umiejętna miło. Nie zostać mi od państwa, nie? to tak, tak, no. i wiesz, i, i to nawet nie to, że działa, ale wiesz, ale widać to zaangażowanie. Wiesz, to, to powiedzmy, no tutaj pewnie nie, to nie zdradzam jakichś sekretów, ale wiesz, ale jak już, jak już udało mi się wyjechać z tej Burkina, to wiesz, no to, to ta pani konsul akurat ona rezyduje, czy mieszka na stałe w Dakarze w Burkina Faso nie mamy konsulatu, ale ona się kontaktowała z konsulem Belgii, który jest w Burkina, wiesz, i była z nim w ciągłym kontakcie. To znaczy była w ciągłym kontakcie z moją rodziną tutaj w Polsce. Próbowała się dodzwonić do mnie, ale w większość czasu nie mogła, bo po prostu, wiesz, nie zabierali mi telefon, wyłączyli i tyle, tak. Ale potem już złapaliśmy kontakt i ona, wiesz, też dzwoniła do mnie, sprawdzała, wiesz, pytała, co się dzieje następne, czy to się wydarzyło, wiesz, to znaczy coś. I, I słuchaj, ja już wsiadłem do tego samolotu, wyleciałem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się bardzo cieszyłem, że do samolotu wsiądę, to znaczy, to była ogromna ulga. I wiesz, i leciałem do Addis Abeby. I wyobraź sobie, że oni, w ogóle, wiesz, ja ich o to nie prosiłem, ale oni pomyśleli, że Polak, który leci do Addis Abeby, to znaczy ma bilet tylko do Addis Abeby w jedną stronę, może mieć kłopot na granicy i zmobilizowali konsul w Addis żeby przyjechała mnie odebrać, wiesz, jakby pomóc mi no, przejść no, przez no. te, wiesz, ja o tym się usłyszałem dopiero jak, wiesz, zadzwoniłem do córki z Addis Ababy, powiedziałem, że jestem w Addis a ona mówiła, a czy spotkałeś już panią konsul? Jaką panią konsul? To znaczy, wiesz, przed wylotem? Nie, nie, tutaj, teraz, wiesz, i przyjechała ona wieczorem, wiesz, nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, ale przyjechała wieczorem, to znaczy, wiesz, i z kierowcą, jeszcze tam, powiedzmy, jakiś inny pracownik ambasady, em, i, I wiesz, i bardzo się przejęła, w ogóle wiesz. Pomyślała nawet o tym, żeby wodę wiesz. Naprawdę, to po prostu aż wzruszające. Oczywiście no, ja, znaczy... są takie sytuacje, że jak nie masz biletu wylotowego z kraju, no, my nawet z, z Niemiec nas nie chcieli puścić do Kuala Lumpur, jak nie mieliśmy kolejnego biletu z Kuala Lumpur. nie? Mm -hmm. Z tak, Niemiec tak. tak? A tak. No. To sobie zdaję sprawę, to rzeczywiście bardzo, bardzo miłe. I wiesz, i, i ci ludzie właśnie zaprosili mnie też do, 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 do MSZ-u żebym mi opowiedział, jakby, wiesz, o tej perspektywie, jakby z mojej strony, jak to wyglądało, no bo oni chcieli, wiesz, chcą jak najlepiej rozumieć perspektywę tych ludzi, którzy mają kłopot, żeby lepiej im pomóc, żeby być skuteczniejszymi, tak? Więc, wiesz, poświęcili mi, powiedzmy, nie wiem, cztery godziny czy ileś, wiesz, parę osób, to znaczy, wiesz, z różnych wydziałów i tak dalej, dopytywali różne szczegóły, co, co też zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I, i wiesz, ja po prostu widziałem, to znaczy, wiesz, jak oni po prostu się przejmują, jak się angażują, to znaczy, wiesz, jak z taką prawdziwą misją, to znaczy, wiesz, to realizują. Więc jak oni mnie zachęcali do tego Odyseusza, to ja już powiedziałem sobie, dobra, to ja jestem im to winien. To znaczy, i teraz wszystkim będę o tym mówił, bo naprawdę wiem, jak oni się starają i jak im zależy. To nie jest po prostu, że wiesz, ktoś przyszedł do pracy i tam po prostu się miga. To znaczy, oni się w to angażują. Wiesz, ja nawet widzę po tym, że wiesz, jak. Teraz ostatnio dowiedziałem się chyba, w, nie wiem jaki to był dzień tygodnia, jakoś w weekend, że ta, tę Polkę porwali, tę lekarkę, wiesz, w tym. To ja po prostu wieczorem, no nie wiem, o tej godzinie, o tym się dowiedziałem, tam, nie wiem, 23 czy coś, wiesz, napisałem maila do tych osób z ambasady, że wiesz, no kurde, słyszę o tym, mam nadzieję, że to pójdzie tak samo sprawnie jak w moim przypadku, i tak dalej. I wiesz, i nie spodziewałem się odpowiedzi, a oni odpowiedzieli. To znaczy, wiesz, w nocy. To znaczy, że oni tego maila czytają. To znaczy, ja nie, oczywiście nie po to wysyłałem, żeby to testować, tylko wiesz, mówię, kurde, rano zapomnę coś, wiesz, to znaczy to teraz na gorąco. A oni odpowiedzieli, no. to znaczy wiesz, więc oni po prostu wiesz, siedzą w nocy, wiesz i, i działają. jakby. Działają. No, no ale, no bo tak, z jednej strony ta, ta pomoc państwowa no to jest, jest ważna, no ale też ważne jest. Taka pomoc finansowa, o której ja się przekonałem od strony ubezpieczyciela. Nie pamiętam, czy cię pytałem mm -hmm. kiedyś, czy ty się ubezpieczasz, jak nie, latasz? Nie, nie masz kontrol. Chyba, że jest obowiązek. Na przykład, wiesz, do, do jak z, chciałem, mam wizę do Liberii, no to jednym z wymogów jest ubezpieczenie. I wiesz, i powiedzieli mi o tym, więc a byłem już w Berlinie, więc tam poszedłem, patrzę HDI, a no to firma ubezpieczeniowa. Sorry, może no nie wiem, nie, nie miałeś takich przypadków, że gdzieś miałeś wypadek, nie wiem, na skuterze, czy, czy coś się stało i szedłeś do szpitala, czy. czy... Wiesz co? Ja osobiście chyba nie, ale wiesz, podróżowaliśmy z dziećmi, to znaczy, wiesz, więc tam paru lekarzy w różnych krajach zaliczyliśmy, ale wiesz, to znaczy po prostu płaciłem i tyle, tak. A co ciekawe, Wiesz, taki najpoważniejszy przypadek chyba miałem w Rosji, właśnie w czasie tych mistrzostw. Jeszcze nie będę tam opowiadał jakby szczegółów, ale naprawdę się przestraszyłem, że coś jest ze mną nie tak. I wiesz, byłem parę tysięcy kilometrów wiesz, od Warszawy samochodem, więc z perspektywą, że mam jeszcze długą drogę, jeszcze tam jakieś może jeden czy dwa mecze, ewentualnie do zobaczenia. I, i w hotelu. To był taki w hotel, wiesz, po prostu między miastami, jakiś taki, powiedzmy, motel, no nie wiem, no nie jakiś najgorszy, ale powiedzmy, no to też nie jakiś tam gwiazdkowy, tak? I, I na recepcji na dole zapytałem, czy oni mają jakiegoś lekarza, albo mogą tam zasugerować, czy coś, to chyba też była sobota rano. I ona mi mówi, a w którą ty stronę jedziesz, nie? No to znaczy, no mówię jej, w którą. A on mówi, a ale to super, no bo po drodze to za, za, za 10 kilometrów, czy za ileś będzie jakaś mała miejscowość i tam jest szpital, to do tego szpitala. Ja mówię wiesz, gdzie tam na wsi do szpitala, wiesz, w Rosji, to znaczy... I, I słuchaj, i podjechałem do tej miejscowości i pytam na przystanku ludzi, gdzie tutaj jest jakiś lekarz. Nie, nie, A nie. oni do szpitala. Mówię, nie, nie, ale nie do szpitala, po prostu jakiś lekarz, wiesz, no, tak jak w Polsce są, powiedzmy, jacyś tam przyjmują prywatnie, tak? W domu czy w jakiejś willi. Ale wszyscy mnie do tego szpitala, no więc w końcu, wiesz, no nie mam jak, gdzie będę szukał tego lekarza, jak wszyscy mnie cały czas do tego szpitala. Więc pojechałem, mówię, kurde, będę czekał w tym szpitalu, w izbie przyjęć tam parę godzin, coś tam, wiesz, w ogóle. No ale pojechałem. Byłem w szoku. Ten szpital wyglądał na taki, wiesz, socjalistyczny, stary, coś tam niedofinansowany i tam. Ale wiesz, przyjęli mnie od razu. To znaczy, w ogóle zrobili konsylium, paru lekarzy zwołali tam coś, wiesz. Zrobili mi badania, to po prostu jakaś pielęgniarka mnie zaprowadziła do budynku obok, wiesz. Zrobili mi badania krwi, po chwili były wyniki, znowu tych lekarzy się zeszło, to znaczy, wiesz, coś mi tam przepisali, żebym coś wypił, zdiagnozowali. I, i potem pytam ich, to znaczy, no dobra, ile płacę? A u nas szpitale są darmowe, no ale wiesz, ja nie jestem Rosjaninem, to znaczy no my nie mamy te, taryfikatora na to, to znaczy, wiesz, po prostu, wiesz, super. I podobną sytuację miałem w Erytrei na przykład też, wiesz, to znaczy, powiedzmy, tam już coś zapłaciłem, ale jakieś tam grosze. Um, także, także, wiesz, także raczej tutaj ja jestem taki trochę jakby to powiedzieć, no można powiedzieć ryzykant, tak, ale, ale jakoś, wiesz, wierzę w to, że, że jestem w stanie sam sobie poradzić, tak, i sfinansować, jakby trzeba było, wiesz, wynająć samolot, żeby przelecieć takim, wiesz, medycznym czy coś, no to, no to też mnie na to stać, tak, mimo, że mieszkam w jakimś tam, wiesz, badziewnym hotelu, to znaczy. Ja ze swojej perspektywy tu mogę dodać, że ja kupuję te ubezpieczenia turystyczne, gdzieś lecę i wielokrotnie one mi się przydały i wielokrotnie na nich zarobiłem na tej zasadzie, że nie musiałem wydać z własnej kieszeni. Kiedyś gdzieś w Australii mieliśmy sytuację, gdzie robiliśmy CT scan i ten drugi scan, tam jest X-ray i CT scan, tam są jakieś dwa różne. To w cenniku one by kosztowały tam set czy tysięcy, kilka dolarów, te wszystkie badania, a za polisę zapłaciłem dużo, dużo mniej. Miałem wypadek na motorze. No to też i lot, i jakiś tam pobyt w hotelu, i coś tam później też. Mhm. Z tym, że tu jest jedna ważna uwaga z tymi ubezpieczeniami, to chciałbym, żeby to wybrzmiało: że jak ktoś mhm. kupuje ubezpieczenie i ma na przykład 400 czy 600 tysięcy na polisie wszystko jest super, ale to naprawdę musielibyśmy być znokautowani gdzieś i leżeć w Brazylii i tam z tego korzystać albo w Stanach. Tak, ale ubezpieczyciele zawsze dąży do tego, żeby nas ściągnąć do domu mhm. i oni nas ściągają do domu, a kontynuacja leczenia w Polsce to jest dwa czy 5000. Mhm. No tak. Ja miałem taką no tak. sytuację, że myślałem, że mam polisę na 400 tysięcy po wypadku na motorze wróciłem do Polski. A tam się okazało, że poszedłem trzy razy do fizjoterapeuty po 200 zł i koniec. Nie? Hmm. Więc to też trzeba uważać na to, że te polisy ładnie wyglądają na miejscu, ale po powrocie do domu, jak jesteśmy połamani, to już to nie za wiele daje a tak naprawdę no, zawsze trzeba płacić tylko tą pierwszą wizytę i ewentualnie bilet do domu. Nie? Więc to też hmm. tak jak mówisz, zawsze gdzieś te pieniądze na to się znajdą. E Ostatnia rzecz, o którą chciałem ci zapytać, o to w jakich językach Ty się porozumiewasz z ludźmi, jak, jak wyjeżdżasz? No, mówisz mm -hmm. chyba w, w kilku językach, tak? Tak, tak, tak. No to wiesz, no to <laughs> takie oczywiście najbardziej potrzebne, przydatne no to angielski, francuski, hiszpański, jak się jedzie zwłaszcza do Ameryki Południowej. <laughs> mówię też po rosyjsku, tak dosyć płynnie. To znaczy, wiesz, no robię jakieś błędy, ale nawet wiesz, wiele ludzi mi mówiło, że w ogóle mówię z, Fra z, z Petersburskim akcentem, więc z tymi wszystkimi błędami jakoś wychwycili, mimo to, petersburski akcent, bo rzeczywiście tam się uczyłem. Wiesz, w Afryce też, w, Afryce w ogóle, w Omanie na przykład, wiesz, przydatny jest swahili. No i wiesz, to mówię też powiedzmy w jakichś innych językach. Powiedzmy, w sumie to tak z 11, powiedzmy, takich wywiadów jak teraz, no może byśmy mogli przeprowadzić w siedmiu językach, a powiedzmy w kolejnych czterech, no to tam powiedzmy jakieś kawałki tego, co tutaj opowiadałem. Poza tym, wiesz, ja takie podstawowe zwroty typu dziękuję, dzień dobry, coś tam, drogo, to znaczy, wiesz, to znam w kolejnych kilkudziesięciu językach. To znaczy i nawet jak teraz tego nie pamiętam, to wiesz, jak przylecę, to wiesz, zapytam pierwszy, drugi raz, to znaczy, wiesz, już to już po prostu wraca, tak? Więc, więc to też jest coś takiego, co pomaga przełamać trochę lody, Wiesz, to co mi też się przydaje, to akurat pewnie ciężko będzie to skopiować, ale na przykład w Afryce. Wiesz, okej, okay, ludzie mówią Afrykańczycy, i to wiesz, Afrykańczycy to trochę tak jak Europejczycy, to znaczy, no to właściwie to kto, tak? No, są duże różnice, nawet nawet w obrębie Kenii mamy 43 plemiona, i wiesz, niektóre to w ogóle nie dogadują się ze sobą, języki są tak różne jak polski i węgierski, tak? Nawet nazwisko mi powiesz, ja wiem skąd jesteś. Jest jakiś Kenijczyk, który zaczął grać teraz w Rakowie Częstochowa, Eric O'Tieno, pierwszy raz go słyszę o nim, ale wiem z jakiego on jest plemienia. To w ogóle wiesz, na, na 100% wiem, z jakiego jest plemienia, i wiesz, wiem z jakim akcentem mówi, i że wiesz, że nie wymawia dobrze S i coś tam, to znaczy, wiesz, no, to ja nigdy z nim nie słyszałem ani nie widziałem, ale po prostu wiem, tak. I wiesz, i nawet w Londynie, jak, jak jestem, to znaczy gdzieś na ulicy czy na lotnisku, to wiesz, to patrzę na kogoś mówię: Ty, jesteś z Kenii, nie? A skąd ty wiesz? No wiesz, po prostu rozpoznaję, więc, ale do czego zmierzam? Więc jest dużo różnic. Natomiast są też pewne takie kulturowe wspólnoty. Wiesz, to znaczy, że na przykład szacunek do starszego, że wiesz, że to jest bardzo ważne, kto jest starszy od kogo. Nawet jak to jest od parę lat, wiesz, to ty po prostu, on nie może ci pewnych rzeczy mówić, a ty możesz go posłać po piwo, bo jest młodszy. To znaczy, wiesz i po prostu. Więc, więc ja wiedząc to wiesz, nawet w tej Burkina, czy gdzieś, gdzie to jest bardzo daleko od Kenii, wiesz, tak, ale, ale, ale wiedziałem, jak się zachować, to znaczy, wiesz, jak ktoś mi tam za bardzo, wiesz, nacierał, to ja mu, wiesz, taką lewy sierpowy, słuchaj, chłopcze, to znaczy, ja bym mógł być twoim ojcem, to znaczy, musisz mnie szanować, to znaczy, wiesz, nieważne, że masz mundur, to znaczy, i tam, wiesz, pistolet, czy coś, po prostu, wiesz, należy mi się szacunek, to znaczy, jako twojemu starszemu bratu, są takie sytuacje, yes, bo ja to yes. mój kolega miał wypadek samochodowy w, w Dubaju. No i przyjechała policja, i rzeczywiście ten, który spowodował wypadek, mówił, że to wina mojego kolegi Polaka. A on powiedział, no ale Allah widzi, że kłamiesz i nie kłam. No i nagle 180 stopni i rzeczywiście, przepraszam, moja yes. wina. Więc to są takie rzeczy, które wie, z yes. doświadczenia można wystrzelić, że nagle. Tak. Ratujesz sytuację, nie? Tak, więc to, więc to są takie umiejętności, wiesz, jakby pozajęzykowe, ale to znaczy, które też pokazują, że masz jakąś nić, wiesz, jakby rozumiesz, tak? I wiesz, zawsze, zawsze, jak jest jakaś sytuacja konfliktowa, to znaczy między zuziemcem i lo, kimś lokalnym, to znaczy policja, inni raczej będą stać za tym lokalnym. Po pierwsze, wiesz, no, ty, ty, ty przyjechałeś, zaraz wyjedziesz, to znaczy jaka jest z tobą więź. Po drugie, to znaczy, wiesz, no, na biednego nie trafiło, i poza tym trzecia to może być jakaś tam, powiedzmy, też nacjonalizm czy jakaś tam anty, wiesz, antypatia do tych, powiedzmy, kolonizatorów, którzy tutaj się szaro gęszą i myślą, że wszystko mogą i coś tam, tak? Więc trzeba ich trochę utrzeć im nosa. Więc, więc zwykle jest tak, że jesteś trochę na straconej pozycji. To znaczy, powiedzmy, punkt wyjściowy jest, jesteś na minus, tak? To znaczy i teraz jak pokażesz, że wcale nie jesteś taki obcy, wiesz, że jesteś jednak tutaj, tak, i rozumiesz, i coś tam, to znaczy nie dasz się w kaszę dmuchać, to wiesz, to właśnie tak jak mówisz, często po prostu odwraca się o te 180 stopni i po prostu wiesz, no i ludzie zaczynają mówić, co jest fair, co jest sprawiedliwe, a nie żeby tam, wiesz, gnębić tego cudzoziemca, nie, więc... A ostatnim całkiem pytaniem, które przychodzi do głowy, podliczałeś kiedyś mniej więcej z grubsza ile wydałeś na, 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 na loty, na podróże, ile kosztuje zwiedzenie świata dookoła? Mm -mm. Nie, nie, nie robiłem tego, wiesz. Natomiast, natomiast z, zrobiłem coś podobnego, można powiedzieć, bo wiesz, miałem taki pomysł przed pandemią. Ja założyłem taką fundację, Fundację Freedomia, która wspiera osoby wychodzące z domu dziecka, żeby zapewnić im mieszkania. No i wi wiadomo, że tych mieszkań potrzebujemy dużo, i jakby sposobem na zbieranie tych pieniędzy miałem taki, że po prostu połączę moją pasję podróżowania z moją misją. I że będę zbierał pieniądze. Wiesz, wtedy założyłem konto na Facebooku, na Instagramie i coś tam. I, i, i pojechałem w podróż z Cape Town w RPA do Sydney drogą lądową. I, I to miała być taka próba generalna, przed tym, żeby pojechać do wszystkich 193 krajów w ciągu jednego roku kalendarzowego. Okay. Czyli wiesz, takie tempo, powiedzmy tam 17 krajów miesięcznie. To znaczy, żeby te wszystkie kraje odwiedzić w ciągu tych 365 dni. I, 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 po, I ta podróż z Cape Town do Sydney miała służyć temu, żebym po prostu przetestował, czy to w ogóle wiesz, czy to będzie jakaś męczarnia, czy to w ogóle wiesz, ma sens, czy w ogóle dam sobie radę z tymi, z tymi powiedzmy, social mediami itd. i tak i, dalej. I wiesz, i wtedy myślałem o tym, że wiesz, no, że jak ta trasa ma wyglądać? No to te to, 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 to ja sobie ułożyłem w głowie, nawet nie patrzyłem do Atlasu, to znaczy, wiesz, tam powiedzmy w 3 minuty, tak. Natomiast, czy krócej. Natomiast potem się zastanawiałem, bo miałem tylko raz przyjechać do Polski, nie? I, i tak się zastanawiałem, że kurde, to znaczy wtedy wydawało mi się, że będę wydawał, oprócz przelotów, to, to średnio jakieś tam 50 dolarów dziennie. No to wiesz, to 50 dolarów dziennie, no to znaczy 1500 miesięcznie, razy 12, no to tam powiedzmy 18 tysięcy, a wiem, że jest limit, jak przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, masz więcej niż 10 tysięcy, równowartość. 10 tysięcy w gotówce, to powinieneś zadeklarować. No i wiesz, i te deklaracje to raz, że się otwiera, dwa, że coś tam po co komuś wiedzieć i tak dalej, coś tam. I to zaraz ich kusi, bo po prostu wiesz, widzą te banknoty i jakoś tam myślą, że sobie zatrzymają ileś tam, tak. I. Więc, więc kombinowałem, to znaczy, i wymyśliłem, że po prostu ja przeleję mojemu przyjacielowi w Kenii 10 tysięcy, wyjadę z 10 tysięcami i mniej więcej w połowie drogi, to znaczy, wiesz, no dostanę zasilenie kolejne 10, tak. To znaczy. Więc, więc wtedy tak wymyśliłem, że powiedzmy 20 tysięcy dolarów to powinno wystarczyć. To znaczy, na, na tę podróż całą, wiesz, tam dookoła świata. To znaczy, ale, ale nie pamiętam, czy ja wtedy wyliczałem przeloty, czy nie. No bo tak, jak mówię, przeloty zwykle kupuję kartą, tak. I w sumie nie, 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 nawet nie szacowałem, ile to będzie kosztowało, ile ty, nawet nie policzyłem, ile będzie tych przelotów i coś. Także ta, w takie szczegóły nie wchodziłem. I, I wiesz, ja właściwie byłem gotów wyruszyć, gdyby nie pandemia. To znaczy z taką małą z małą modyfikacją, że po prostu zdecydowałem, że ja nie będę w ten sposób zbierał pieniędzy przez social media, bo po prostu to, to, to jest nie mój świat i w ogóle wiesz tam, robienie filmików, jakieś reportaży i coś, okej, okay. znaczy nie to, że mi to przychodzi z trudnością, ale potem ta techniczna sprawa, żeby to jakoś uploadować do jakiegoś tam czegoś, nie jak nie mam internetu, to. jak coś, to znaczy wiesz, to po prostu za dużo, za dużo mnie to kosztowało wysiłku, tak, to znaczy, żeby to Jakoś się tym jeszcze cieszyć. No więc zrezygnowałem z tej części social mediowej. Ta część logistyczna to potwierdziłem, że to jest super. W ogóle dam radę, w ogóle nie ma problemu. Natomiast, no potem wybuchła pandemia i jakby zrezygnowałem, jakby z tego na razie. Natomiast wiesz, wiedziałem, że najtrudniejszą rzeczą będzie po prostu zgromadzić te, te wizy, wiesz, to znaczy, żeby te wizy zaplanować, żeby po prostu, wiesz, nie, nie wziąć tej wizy na przykład od, od w sierpniu, a dojadę tam w październiku, tak, to znaczy, wiesz, więc... Ta logistyka jest w sumie najtrudniejsza, nawet nie tyle co te pieniądze, tylko logistycznie, żeby to zgrać, żeby wszędzie tak, wjechać i się od tak. czegoś nie odbić. Nie? Tak, tak, tak właśnie o jakiejś tam trudnej wizy, czy coś. I, I wiesz, i większość tej podróży miałem zamiar odbyć drogą lądową. Czyli wiesz, po, po Europie, no to ewidentnie, samochód i tam potem, ale potem po Afryce, właśnie też wiesz, drogą lądową, tak jak zwykle, po Azji. No i oczywiście tam wiesz, przelot gdzieś na te wyspy Pacyfiku, czy tam powiedzmy na Karaiby, czy, czy, czy z Pacyfiku do, w ogóle do Ameryki. No to też nie, nie statkiem. Chociaż mam takiego znajomego teraz, właśnie poznałem na jednej z tych konferencji. Taki Thor z Pedersen z, z, z Danii i on wyruszył w wieku chyba 25 lat. Jeśli dobrze pamiętam, wyruszył w podróż, żeby odwiedzić wszystkie 193 kraje bez przelotu żadnego. I wiesz, on chyba wcześniej jakoś tam pracował trochę między innymi w Mersk, czyli tej takiej dużej firmie globalnej przewozów morskich. I więc z nimi miał on by, chyba byli też jakimś jego sponsorem, czy coś, więc miał ułatwiony dostęp do, do kontenerowców, na przykład, na których zwykle nie ma pasażerów. Yy, ale złapała go pandemia, i w sumie yy, podróż, która on myślał na początku, jak wyjeżdżał, że to potrwa ze 3 lata, trwała 10 lat. I on po prostu, wiesz, na przykład w Hongkongu chyba utknął tam na 2 lata, czy coś takiego. Albo jeszcze miał, przyjął taką zasadę, że nie będzie wracał. Czy też będzie wiesz, jakby no nie będzie z powrotem gdzieś tam jechał. tak Więc potem, już te opcje tej trasy już coraz bardziej się zawężały, coś tam, coś tam. To znaczy, i on bardzo też w otwarty sposób mówił o tym, jaki to ma wpływ w ogóle na jego psychikę, na jego życie rodzinne. Po prostu wie, że to, że to była droga przez mękę. To znaczy, ja się zastanawiałem, czy w ogóle ja w jego sytuacji po prostu bym nie zrezygnował i tyle. To znaczy, on dotrwał do końca. Bardzo fajny gościu, to znaczy, wiesz, taki powiedzmy z dużym dystansem. I on w sumie wyjechał jako 25-latek, wrócił jako 35-latek. To znaczy. Jako całkiem inny człowiek, to Tak, 10 Tak, 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 zupełnie. To znaczy, myślę, wiesz, no nie widziałem go oczywiście na początku, tak, ale patrząc na niego teraz i. I to wiesz, to znaczy naprawdę super gościu. Myślę, że wyczerpaliśmy temat podróży. Wszystkich widzów naszych zapraszam do odcinka drugiego, w którym porozmawiamy o finansach. Skąd się to wzięło, że miałeś możliwość jeździć na takie podróże? Więc Tobie bardzo serdecznie dziękuję. I ja dziękuję Ci Paweł, za zaproszenie i Wam za, za obecność. No i zapraszamy do kolejnego odcinka.